Jeden z moich najbardziej ulubionych żołnierzy wyszedł, Daniel Borowiec, który był bardzo bliskim współpracownikiem. W ostatnim niedzielę mieliśmy duże uroczystości i powiem, że serce właśnie żyło naprawdę masa ludzi. Powoli. Ciekawostką jeszcze jest to, panie Leszku, że obraz ten jest wykonany na płytce ceramicznej, z czego teren Opoczyński słynie, akurat to zrobiła ceramika Baranysz, ale jak widać efekt jest dość ciekawy, także... Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Niech zdobi ściany. Gratuluję bardzo. Trzeba go złożyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Temat mamy przekrojowy, ponieważ to jest historia, to co było, nasza tradycja, której tak naprawdę nie znamy, tego w szkołach już nie ma. Jest bardzo powierzchowna wiedza i rozważania o przyszłości, co z nami będzie dalej. Czy w ogóle mamy jakąś przyszłość? Jeszcze na te tego, co się wszystko dzieje, to mamy wpływ coraz mniejszy, bo oddajemy swoją suwerenność. Krok po kroku, coraz więcej wydzierają nam to i mówią, że to jest dla naszego dobra, a ludziom jest za dobrze, ponieważ jest co jeść, jest co wypić, mają pracę, mają pieniądze, więc są bierni. Nie potrafią się zorganizować. Jeśli w takim Paryżu potrafi wyjść 1 000 000 ludzi na ulicę i protestować, nie wiemy z jakim skutkiem, ale mogą, to wyobraźcie sobie, że w Polsce coś takiego by się wydarzyło, że wyjdzie 1 000 000 ludzi na ulicę i otoczą na przykład pełofilię obywatelską i powiedzą, macie się rozliczyć z tej przeszłości, co robiliście. Nikomu to do głowy nie przyjdzie, żeby w ogóle spróbować. W związku z tym mamy to, co mamy. Historia jest piękną nauką, ale tak jak mówiłem, w szkole jest tego coraz mniej. Programy edukacyjne wyglądają w ten sposób, że siedzi kilka gadających głów. Jeśli są 4 osoby, to 3 nie wiedzą, o czym mówią, nie mają pojęcia, 4 trochę, albo jeszcze gorzej. Dziennikarka czy dziennikarz, którzy doprowadzą, to jest wszystko po łebkach, szybko, mamy wyznaczony czas, limit, każdemu się tam daje po minucie na wypowiedź. Wszystko jedno, czy to jest ważne, czy nie. I człowiek, który z takiego programu ma coś wynieść, wynosi tylko jedno, chaos. To jest gonitwa myśli. A szkoda, bo nie znając swojej własnej przeszłości, nie wiedząc skąd się wzięliśmy, jacy byliśmy, nie rozumiemy tych procesów, które w tej chwili zachodzą na bieżąco. To są one bardzo ważne. Ojcem nowoczesnej historiografii europejskiej był XIX-wieczny historyk niemiecki Leopold von Ranke. On stworzył regułę, która obowiązuje do dziś, że historia jest to, jak właściwie było. Czyli tak trzeba powiedzieć historię, jak było. Dzisiaj mamy pełno różnego rodzaju rozważań tego typu, że nie to jak było, tylko jakbyśmy chcieli i to jest kształtowane na modłę postępową, czyli kształtowanie młodego człowieka, wypaczanie jego pojęć, wypaczanie tego wszystkiego, co on powinien wiedzieć w stronę absolutnie nie do przyjęcia. Ale to się dzieje i my się na to zgadzamy. Jeśli są dotowane instytucje czy osoby takie jak Barbara Engelking z domu Boni, po mężu Boni, po byłym mężu, to znaczy, że jest bardzo źle z Polską. Co z tego, że minister mówi, że jej tam coś obetnie, że... Ale oni się tego nie boją. Dlaczego? Bo mają poparcie międzynarodowe, po drugie mają poparcie środowiska. Wymyślili coś takiego jak autonomię nauki, czyli nie my ich mamy oceniać z tego, co robią, jak to robią, tylko oni sami między sobą. Sami się promują i wrzeszczą, jak im się to napisze prawdę, że kłamią, że to jest nietolerancja, to jest atak na ich wartości, na wartości europejskie, światowe i wszystkie inne. W związku z tym im wolno robić, co chcą. Nie wolno, bo to jest ktoś, kto kłamie, jest kłamcą, a nie jest historykiem. Podobnie jest niejakim Janem Tomaszem Grossem, czy Janem Abrahamerem Grabowskim, którzy już przeszli sami siebie, wiedzą, że są bezkarni, szydzą, kpią na wszystkie możliwe strony i co z tego? Śmieją się nam w twarz, a my jesteśmy tak jakby bezradni. W przeszłości mieliśmy takie podejście do historii jako do nauki, jako czegoś, co jest bezcenne, bezcenną wartością w życiu człowieka każdego pokolenia, jak Miguel de Cervantes, wybitny czy z końca XVI wieku europejski humanista, myśliciel, który napisał wprost,
Fałszerzy historii należy karać tak samo, jak fałszerzy pieniędzy. Ktoś, kto wtedy psuł pieniądze, psuł gospodarkę, to był złodziej, bo jeśli tworzył walutę niepełnowartościową, to znaczy, że okradał tego, któremu płacił tą niepełnowartościową walutą. A jak wtedy karano fałszerzy pieniędzy? Wlewano im rozpalony ołów do gardła. To kara była okrutna, ale jedyne, co można było zrobić, żeby powstrzymać ten proceder, to właśnie takimi metodami drastycznymi, żeby to się nie rozprzestrzeniało. I teraz sobie wyobraźmy historyków dzisiaj, ilu musiałoby zjeść to swoje własne dzieła, nie mówię o ołowiu, nie jesteśmy aż tacy, ale żeby musieli zjeść to wszystko, co napisali, to może ten rozum do głowy u nich by trafił. Jeśli Jan Tomasz Gross w sprawie Jedwabnego zrobił wszystko, co możliwe, żeby sprawę zapaskudzić, zakłamać, oszukać nas na wszystkie możliwe sposoby. W świecie jest wersja, że było 1600 ofiar, że Polacy samorzutnie, sami z siebie mordowali ludzi tylko dlatego, że mieli inne przekonania, innego pochodzenia narodowego, czyli że to byli Żydzi, ta Polska ciemna tłuszcza. Niemców nie było, a jak byli, to właściwie to Niemcy ratowali, Niemcy pomagali. Polacy byli ci źli i my na to nie mamy odpowiedzi. On przyjeżdża do kraju, ma tu spotkania, oczywiście zamknięte. Ja kiedyś chciałem wejść na takie spotkanie, które organizowała krytyka, czyli kretonika polityczna. To się okazało, że wejście było tylko dla swoich znajomych. Oni to później nagrywają, rzucają do sieci, na sali entuzjazm, wszyscy klaszczą. Czyli było tak, jak mówi pan profesor z Kanady. To jest specjalista od historii Indian, od niczego więcej. A historię Holokaustu, jak oni to nazywają, może dzisiaj uprawiać każdy. Mamy mnóstwo ludzi bez wykształcenia historycznego, bez dorobku historycznego, bo nawet nie chodzi o wykształcenie, ale bez dorobku, którzy zajmują się tylko i wyłącznie tą jedną dziedziną. Mielenie na wszystkie możliwe strony Holokaustu. Raz z lewej, raz z prawej, raz z dołu, raz z góry. Cały czas te same tematy. Oni się uwłaszczają naukowo, robią tytuły naukowe, robią stopnie naukowe i później oni są kimś. A my nie jesteśmy dla nich partnerami. Czy tak powinno być? Nie. Co robimy, żeby się obronić? Nic. Narzekamy. Możemy się spotkać, możemy rozmawiać. Ja tym swoim wszystkim przeciwnikom, którzy mnie tam wyzywają na różne możliwe sposoby, zawsze proponowałem. Zróbmy spotkanie publiczne. Weźcie sobie kilkudziesięciu jakichś swoich ubeków, historyków, tam nie wiadomo kogo. Weźcie wszystkie publikacje o utrwalaniu władzy ludowej. Ja mogę przyjść sam. Ja się nie boję. I będziemy przy sali rozmawiać, żeby ludzie słyszeli. Jedyna odpowiedź, jaka mnie spotkała, to chciałbyś. No tak, oni nie chcą. Oni się na to nigdy nie zgodzą. W związku z tym jesteśmy z góry na pozycji z góry przegranej. Nie mamy możliwości zaistnienia, nie mamy możliwości odpowiadania, bo są takie narzędzia internetowe jak przede wszystkim Facebook, który pokazuje, co potrafi. Jak ktoś mówi nieprawomyślnie, to jest blokowany. Albo nagrania są zrzucane. Zrobiliśmy nagranie o Jerzym Urbanie, które składało się praktycznie tylko i wyłącznie z cytatów, z niego samego. Bez obelg, bez inwektyw. Co się stało? Po paru godzinach nagrania już nie było. Dlaczego? Mowa nienawiści. To ja nienawidzę? Czy to on nienawidził? To były jego własne słowa. Ale w ten sposób się ogranicza ludziom dostęp do wiedzy, do jakiejkolwiek wiedzy. A z drugiej strony sami nie dbamy o własną przeszłość. Mamy cmentarz Powązkowski w Warszawie, nekropolia narodowa, cmentarz wojskowy, który miał służyć zupełnie innym celom. Tam leżą nie tylko takie osoby jak Jaruzelski, jak Oleksy, jak Urban, wielu innych, ale tam leżą ludobójcy. I to w sensie dosłownym. To nie to, że go nazwiemy, bo on był z innej orientacji czy z jakiejś innej organizacji. Faktycznie ludobójcy. I dla nich miejsce było. Gdy chcemy załatwić teraz miejsce dla kogoś, kto jest naprawdę, teraz już może nie, bo ci ludzie powymierali, ale ja ten przypadek znam na własnym losie, że przez wiele miesięcy starałem się o pochówek dla polskiego lotnika z polskich dywizjonów bombowych. Pana Zdzisława Zakrzewskiego, to po wielu miesiącach negocjacji, przy poparciu różnych naprawdę osób, które coś mogły, wywalczyliśmy pół grobu dla tego człowieka. Nie cały, pół. Czyli co, w Kucki go można pochować, tak jak po żydowsku, żeby tam siedział, na ten sąd ostateczny czekał, ale jak potrzeba pochować kogoś innego, to nie ma żadnych przeszkód. Dlaczego? Bo to jest w gestii samorządu. Czy cmentarz Powązkowski w Warszawie, czy nekropolia narodowa powinna być w gestii samorządu, czy w gestii państwa? To powinien być cmentarz, nekropolia państwowa. I wtedy nie byłoby tak, że Trzaskowski temu da, a temu nie da. Tego wpuści, a tego nie wpuści. Po uważaniu.
bo wtedy rzeczywiście wszystko można. Ale to trzeba chcieć coś takiego zrobić. Mówiąc o tej przeszłości, o pokazywaniu tych ludzi na Powązkach, chciałbym się odwołać do dwóch bardzo drastycznych przykładów. Major UB, Stefan Koc, oni bardzo często używali kilku innych nazwisk, ten też, ale pod tym nazwiskiem jest pochowany na Powązkach. On po wojnie był szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrołęce. Jaka to była instytucja, wiemy, nie musimy tego rozwijać. Natomiast mentalność tych ludzi, którzy wtedy przyszli do władzy z nadania sowieckiego, jest jednoznaczna i dlatego użyłem słowa ludobójstwo. Otóż on w 1946 roku poskarżył się do swoich władz zwierzchnich, do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, że teren powiatu ostrołęckiego to jest siedlisko band. On nie jest w stanie wychylić nosa poza miasto. Miasto było przez komunę opanowane, ale w terenie oni nie istnieli. Nie mieli nic do gadania, bo wszędzie były bandy leśne. I on napisał do swoich władz tak. Amerykanie powinni zrzucić bombę atomową na Ostrołękę zamiast na japońską wyspę. Czyli był w stanie zniszczyć polskie miasto, olbrzymi teren, tylko po to, żeby się pozbyć band. I dla niego miejsce na Powązkach było. Jest. Gdy lat temu 30 podjęliśmy taką akcję, to jeszcze była Liga Republikańska, żeby zrobić wykopki na cmentarzu powązkowskim. Z godnością, z poszanowaniem, że to są szczątki ludzkie, kopać w torebkę plastikową o 6 rano, bo wcześniej to jest mir domowy, puk, puk, przynieśliśmy krewnego. Możecie go sobie zabrać. To zaraz się rozpoczęły głosy. No to może byśmy na koszt państwa te pogrzeby im zorganizowali. Na jaki koszt państwa? Oni sobie już organizowali na koszt państwa. Oddać ich, niech sobie wezmą i ten teren powinien być oczyszczony. Ale wrzask był przede wszystkim także po naszej stronie niestety, że jak to tak zmarły wykopywać i wyrzucać. A co oni robili? Na miejscu, gdzie na Powązkach leżał przedwojenny premier Walery Sławek, leży kto dzisiaj? Sławka wykopali i wyrzucili. Leży Władysław Gomułka, towarzysz Gomułka, agent NKWD, pseudonim Kowalski. Eksponowane miejsce, główna aleja na środku, wszyscy muszą tamtędy przejść. I co, nie można go wykopać? Nie można się tego pozbyć? Drugi przypadek to jest podpułkownik UB Tadeusz Konopka. On był pierwszym szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku. Po kursach sowieckich w NKWD. Od razu w styczniu 1945 roku, jak ruszyła ostatnia ofensywa sowiecka na zachód, oni ten teren zagospodarowywali. Po zdobyciu, czy po zajęciu właściwie Płocka, bo trudno myśleć o zdobyciu, trzeba było stanowić Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Gdzie? W gmachu gestapo, bo to było oczywiste, że te gmachy były już do tego przystosowane. On dostał grupę kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którego obowiązkiem było ich wyszkolić, przygotować do służby. Do szeregów przedostał się wywiadowca Armii Krajowej, który na szczęście zdążył uciec, przeżył i to wszystko opisał. Zanotował, jak byli szkoleni. Na wykładach pokazano nam, jak prowadzić przesłuchania ofiar, a tam się zachowały wszystkie narzędzia niemieckie, te pały, te wszystkie sprężyny, szczypce, obcęgi do wyrywania kawałków ciała. To w ogóle jest nie do opisania, że tym samym posługiwali się ubecy po tak zwanej wojnie, czy jeszcze w trakcie jej trwania. I ten wywiadowca Akowski napisał tak. Na początku Konopka stwierdził z dumą, że ponieważ szkolą nas Rosjanie, a jednocześnie korzystamy z podręczników gestapo, to będziemy lepsi od jednych i drugich. Jakie to jest wzór, jakie to jest odniesienie dla ubeka, żeby być lepszym od NKWD-zisty i od gestapowca. I niestety w wielu zakresach byli lepsi. Siedzieli w głębi społeczeństwa polskiego, mieli dojścia przez rodziny, przez znajomych, przez przyjaciół przedwojennych czy wojennych. I później w UB nie było odwołania. Ja nie wiem, nie powiem. Na wszystkich był jakiś sposób. Jak nie był to sposób fizyczny, czyli dręczenie, ludzie wytrzymywali, niektórzy, ale wytrzymywali tortury, to były stosowane metody psychiczne, sowieckie. I tego już ludzie nie wytrzymywali. Ja tego nie będę tu rozwijał, bo to są zbyt drastyczne rzeczy, ale czy bezpieka została za to wszystko rozliczona? Nie. Nawet po śmierci leżą w miejscach dla nich nieprzeznaczonych i są chronieni, a my nie mamy nic do powiedzenia. Czyli zaniedbując własną historię, zaniedbujemy to, że
Nie ma tego w podręcznikach szkolnych, bo tak gdzieś tam można znaleźć w jakimś podręczniku taki fragmencik. Później to był stalinizm, były represje i nie było praworządności. Co taki 15-16-letni młodzian czy dziewczyna z tego wyniesie, że nie było praworządności? To nic nie mówi. Praworządności to może nie być dzisiaj. Pójdę do sądu, a sąd mi się zaśmieje w nos i zrobi coś, czego nie powinien, czyli wbrew prawu, bo to się coraz częściej zdarza, bo nie mają autonomii sądownictwa, są niezależni, są specjalną kastą, ale wtedy to nie była niepraworządność. Tam nie było w ogóle mowy jakiejkolwiek rządności. I bez nauczania prawdziwego, jak było, nie osiągniemy tego efektu, że ci ludzie będą później w dorosłym życiu przygotowani do normalnych ocen. Mówiąc o ludobójstwie, chcę przypomnieć jeszcze jeden przypadek, szczególnie drastyczny. To jest działalność pułkownika UB w 1945 roku w maju, Grzegorza Korczyńskiego, który był szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku. On przed wojną był uczestnikiem wojny domowej jako NKWDzista. Później, w czasie okupacji, służył w Gwardii Armii Ludowej, w bandyckich, morderczych formacjach. Ma na koncie śmierć kilkuset osób pochodzenia żydowskiego. To nie były jakieś antysemickie ekscesy, że oni szukali Żydów. On sam miał żonę Żydówkę, dzieci w związku z tym były żydowskie, ale chodziło o dobra materialne, o grabienie tych nieszczęśników jeszcze z tego, co jakieś tam resztki im zostały. I mówię, setki ofiar na sumieniu dla takiego człowieka, czym powinny skutkować? Na pewno nie tym, żeby osiągnął tak wysokie stanowiska. A jego zrobili szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku. I później było plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej w maju 1945 roku, kilka dni po zakończeniu działań wojennych w Europie. Plenum całkowicie tajne, zamknięte. Protokół z tego plenum został opublikowany dopiero w 1992 roku. 3 lata po zmianach. Tak długo to trzymali jeszcze w zamknięciu, w ukryciu. Ale został opublikowany. I tam są rzeczy, które rzeczywiście wołają o pomstę do nieba. Korczyński, który nazywał się naprawdę Stefan Kilanowicz, używał tego pseudonimu wojennego Korczyński i pod tym pozostał, zaproponował na tym plenum, że ponieważ te rozliczenia z reakcją, czyli z polskimi niepodległościowcami są skomplikowane, trzeba aresztować, później trzeba go gdzieś trzymać, później go przewozić na rozprawy, jest potrzebny konwój, przesłuchania, a to sędzia zachoruje, rozprawa się nie odbędzie, to wszystko trwa długo. I on wymyślił sposób na szybkie załatwienie sprawy. Jaki? Żeby odtworzyć niemieckie krematoria, żeby palić ludzi żywcem w piecach. Ale Gomułka go skrzyczał. Mówi, towarzyszu, nie możemy stosować gestapowskich metod. Jak się to czyta, to jakby taki szlachetny rys z komunisty z Gomułki wyszedł. Ale jemu nie o to chodziło. Maj 1945 roku to jest czas, kiedy niemieckie obozy zagłady, niemieckie obozy koncentracyjne są otwarte. Przyjeżdżają ekipy filmowe, przyjeżdżają dziennikarze. Te stosy szczątków ludzkich niepochowanych jeszcze leżą na dziedzińcach. Można to wszystko obejrzeć. To było pokazywane i Gomułka się boi. Jeśli my to będziemy robić, to nas kojarzą z Niemcami. I tak właśnie dodał, zakończył to zdanie. Bo jakby to wyglądało? Czyli gdyby tak nie wyglądało, to byłaby zgoda na to. Robiliby to z nami. I teraz Korczyński leży na powązkach wojskowych. Ci ludobójcy, o których mówię, leżą na powązkach. A dla polskich bohaterów nie ma miejsca, bo rzekomo nie potrafimy sobie z tym poradzić. To jest tylko kwestia odpowiedniej woli. Trzeba walnąć pięścią w stół i powiedzieć, od dnia dzisiejszego będzie inaczej. No są takie możliwości, gdyby społeczeństwo było samoorganizujące się, gdyby było świadome tego, co chce, to by to wymusiło. Ale ludzie machają ręką. Ja pamiętam, byłem lata temu na powązkach, to jeszcze łączka dopiero była rozkopywana. I szła jakaś taka grupa 2 rodzin, łącznie to mogło być z 10 osób przynajmniej, bo tam też były dzieci. Ja swoim gościom tłumaczyłem, kto tam jest pochowany, jak tych ludzi mordowano, dlaczego ich tam zagrzebano, teraz ich szukamy. I taka paniusia, za przeproszeniem, w kapeluszu tak stanęła, tak się przysłuchuje do mnie, mówi, o, zobacz ta, co on tu gada, że po wojnie ludzi mordowali, głupi jakiś. Oni w to nie wierzą. Ona była pewnie dobrej woli pełna. Tylko niemożliwe, żeby po wojnie ktoś ludzi mordował. Bo nie miała tego w domu, nie było tego w telewizji PRL-owskiej. Ojciec, dziadek, wujek, kto tam jeszcze, albo w UB, albo w milicji, albo w KBW, gdzieś tam jeszcze. I oni mają zupełnie inną wizję Polski. My jesteśmy w jednym kraju, ale nie jesteśmy jednym społeczeństwem.
to pękło i mało prawdopodobne, żeby to się zlepiło. A niepamiętanie o tych ofiarach, niepamiętanie o naszych poprzednikach skutkuje czymś bardzo groźnym. Cyprian Kamil Norwid, mój ulubieniec, który był nie tylko przecież poetą, to był polihistor, człowiek wybitny w bardzo wielu dziedzinach, napisał tak. Każdego, kto zatraca pamięć mordowanych, powinno się wymazać z imienia narodu na zawsze. Każdemu, kto nikczemnie milczy wobec prawdy, winno się zamknąć usta, aby więcej za naród nie mógł mówić. Potrafimy to zrobić, robimy to, mówiąc językiem Norwida i myśląc tak jak on. Nie robimy, a powinniśmy. W świecie znane są przykładowo takie wydarzenia jak w Czechach. Miejscowość Lidice. Po zamachu na Heydricha w 1942 roku Niemcy zastosowali szeroko zakrojone represje. Zamordowali łącznie 642 osoby, w tym dzieci. Cała wieś czeska praktycznie została wymordowana. Tam jest piękny pomnik, przepiękny, ekspresyjny, robiący wrażenie. O tej wsi wie cały świat. Czesi to potrafili, za przeproszeniem, sprzedać, potrafią o tym mówić, potrafili to nagłośnić. Francuzi, którzy przecież w sumie tak naprawdę mało się opierali, a bardziej kolaborowali z Niemcami, mają też spaloną miejscowość razem z ludźmi, około 600 osób. To jest miejscowość Oradour w maju 1944 roku. To też zna cały świat, a my w jednym powiecie łomżyńskim mamy 555 wsi spalonych, zniszczonych razem z ludźmi, albo całkowicie, albo częściowo, w jednym powiecie. Czy ktoś potrafi jedną miejscowość tamtąd wymienić? Nie, bo to nie jest nagłośnione. Ale mamy bardziej drastyczne przypadki. Największa jednostkowa zbrodnia na ludności cywilnej w ramach takich represji została przez Niemców popełniona w miejscowości Rosica. To jest miejscowość pod Witebskiem, czyli to jest obecnie Białoruś. Tam była polska ludność, która przetrwała i operację antypolską NKWD i do 1943 roku, do lutego przetrwała okupację niemiecką. Była piękna polska parafia, bardzo liczna. Przyjechała grupa operacyjna SS-manów niemieckich i łotewskich, Łotyszy. Ponieważ były jakieś donosy na miejscową ludność, że ta ludność sprzyja tak zwanym partyzantom, których tam zbyt wielu w tamtej okolicy nie było, przez 2 czy 3 dni trwała pacyfikacja. Dorosłych, silnych mężczyzn Niemcy i Łotysze wydzielili, zabrali ich do pracy przymusowej na terenie Rzeszy. To byli niewolnicy, a zostały kobiety, dzieci, osoby stare i chore. Co z nimi zrobiono? Spalono żywce. 1528 ofiar w jednym miejscu. To jest 10-krotnie więcej ofiar niż w Jedwabnym, gdzie tam możemy się spierać, kto to zrobił, jaki był zakres tej zbrodni, ponieważ jest to hamowane, nie można tego wyjaśnić, więc wiadomo, co jest na rzeczy. Ale ile było polskich delegacji w ciągu minionych 30 lat w miejscowości Rosica? Z tego, co wiem, ani jednej. Nie dbamy o własną przeszłość. No bo to nie leży w Polsce, to leży poza naszymi granicami, to jest daleko. Nie chcieliśmy komuś wchodzić w drogę i w związku z tym całkowicie o tym zapominamy. Tak jakby to było niepotrzebne, jakby ta martyrologia nas nie obchodziła. No to co nas ma tak naprawdę obchodzić, jeśli nie to? W żadnym podręczniku szkolnym, w żadnym programie nauczania na kierunkach uniwersyteckich czy wyższych uczelni humanistycznych, takich rzeczy nie ma, takich informacji nie ma. Jak ktoś się chce sam uczyć, chce sam szukać, to znajdzie, dojdzie. Ale ilu takich będzie na 100? Jedna osoba? Albo nawet mniej. Cała reszta nigdy o tym nie usłyszy. Jeżdżę po szkołach, pytam się o Rosice, pytam się nauczycieli historii. Wielkie oczy, ale my tego nie mamy tu, ani w podręczniku, ani w programach nauczania. W metodyce tego nie ma. Ja mówię, to trzeba to wprowadzić. No ale jak to tak wprowadzić? Ludzie się boją sami siebie, boją się wiedzy, którą powinni przekazywać najmłodszym. Pokazywać kto, komu, co robił i jaka była prawdziwa skala ofiar. Bez tego nie przesuniemy się ani kawałeczek dalej. I przede wszystkim zaniedbujemy tę naszą piękną historię okresu I Rzeczpospolitej. Ona jest plugawiona, jesteśmy wdeptywani w ziemię, bo to tam można władcy, to oni tam przepijali, a szlachta to tam tylko piła, nic nie robiła i tak dalej.
tworzy się taki obraz, że pierwsza Rzeczpospolita to był horror. To było najgorsze państwo w Europie. Ale wszystko, o czym mówimy z przeszłości, musi być odnoszone do tła, do tego, co się dzieje obok i naokoło nas. W Polsce nie było królobójstwa. Ani jeden władca nie został zamordowany. Dzieci naszych władców nie były topione, nie były duszone, nie były mordowane, ćwiartowane. To robiono w Europie, to robiono w Moskwie, wtedy jeszcze nie było Rosji, w wielu innych krajach. W Polsce czegoś takiego nie było. Mamy przepiękną tradycję, której się całkowicie wyrzekliśmy. Może nieformalnie, że się wyrzekamy, ale przez brak dostępu do wiedzy, przez brak nauczania tej historii, tak naprawdę się wyrzekamy. Czym była pierwsza Rzeczpospolita na tle ówczesnej Europy? Jedyne państwo, które ma jednolity system miar i wag. Jedyne państwo, które ma ujednoliconą walutę. Jak się jeździło przez te państewka, książstewka Rzeszy po dzisiejszych Niemczech, to tam co małe miasteczko czy małe książstewko, była inna waluta. I było myto, czyli cło na granicy. Łupili każdego kupca, który przejeżdżał. Rzeczpospolita była otwarta. Kupiec, który wjeżdżał w granicę Rzeczpospolitej, był chroniony przez państwo i nie można mu było nigdzie postawić granicy, tamy, ściągać z niego jakiegokolwiek podatku. Ci ludzie się bogacili, ale my się na tym też bogaciliśmy. Na tym to właśnie polegało. Rzeczpospolita była państwem całkowicie otwartym. Mieliśmy w XVI wieku system pocztowy, który często działał lepiej niż później w PRL-u, bo to dochodziło w miarę terminowo. Natomiast jednym z wielkich osiągnięć, całkowicie zapomnianych z tamtego okresu, jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Szokiem było dla mnie, gdy czytałem te dawne opisy, jak wyglądały transporty podatków. No przecież z kraju, który obejmował w tym największym obszarze prawie 1 000 000 km², to trzeba było te podatki gdzieś wybierać, a następnie transportować do skarbca państwowego, czyli królewskiego. Często taki transport szedł 2 tygodnie. Ile było napadów przez ten okres wolności Polski I Rzeczpospolitej na takie transporty? To były transporty z walutą, złoto, srebro. Bardzo łatwy łup. Dwa. I dwa tylko na południu Polski, gdzie jakieś zagony tatarskie potrafiły to ogarnąć i ludzie nie zdążyli uciec. Jaki był konwój, ile było osób pilnujących taki transport? No wydaje się, że powinna być cała gromada, przynajmniej kilkadziesiąt uzbrojonych osób cały czas pogotowiu. Nie. Te wozy ze srebrem i złotem prowadziły dwie osoby. Jedna spała, a druga ten konwój prowadziła na zmianę. Jest to nie do pojęcia, jak wygląda dzisiaj transport pieniędzy, czy w ogóle kosztowności, a jak wyglądał w pierwszej Rzeczpospolitej. Jak to wyglądało w innych krajach tamtego świata, którego już nie ma. Całkowity zakaz psucia pieniądza w Rzeczpospolitej. Tego nie wolno było robić, to było karane gardłem, bo psucie waluty to była kradzież, tak jak wspomniałem. To było oszukiwanie tych, którzy byli opłacani niepełnowartościowym pieniądzem. I wreszcie tak zwane wolnizny. Centrum Polski było przeludnione. Liche ziemie, ludzi coraz więcej i były olbrzymie przestrzenie do zagospodarowania, tak zwane pustki. Na północy, w stronę aż Nowogrodu, na południu, to jest to wzdłuż tych dzikich pól, ale to przecież cała Kijowszczyzna i kilka innych sąsiednich województw, to były ziemie wytępione przez Tatarów prawie że do cna. Ziemie bardzo żyzne. Tam wystarczyło patyk wetknąć w ziemię i to już dalej samo rosło. My nie byliśmy kolonizatorami, że musieliśmy najechać, robić jakieś wyprawy łupieszcze. To było do zagospodarowania. Ale ludzie, którzy się wybierali w taką podróż, często bardzo długą, zabierali ze sobą cały dobytek, krowę, konia, jak mieli jakieś dobro użytkowe codzienne, bo musieli coś mieć, jechali na tamte tereny, mogli wziąć ziemi tyle, ile chcieli. To jest mniej więcej jak mamy te przykłady z tak zwanego Dzikiego Zachodu, te wyścigi po ziemię tam, bo tam ziemi było dużo, ludzie się bardzo szybko bogacili, tylko trzeba było dotrzeć na czas, opalikować jakiś tam teren, ile zajmę, tyle to będzie moje. A później mam tylko to zagospodarować, płacić za to podatki. To samo mamy, tylko że dużo wcześniej, na terenie Rzeczpospolitej. Ale teraz ludzie, którzy przyjeżdżają z całym dobytkiem, otrzymują tą gołą ziemię, nie płacą podatków. Nie przez rok, nie przez dwa,
nie przez 5. To są tak zwane wolnizny. Ich się zwalnia z jakichkolwiek świadczeń nawet na kilkadziesiąt lat, czyli dwa pokolenia naprzód. Jakie było założenie? Że jak się dorobią, to Rzeczpospolita też się dorobi. Będą płacić wtedy, kiedy będą mieli. Dlatego te ziemie tak były szybko zagospodarowywane przez ludzi przedsiębiorczych, twórczych, którzy chcieli coś osiągnąć i osiągali. Jedną z przyczyn rozbiorów, jak tłumaczyła caryca Katarzyna, oczywiście to nie była ta główna przyczyna, ale jedną z przyczyn, ona tłumaczyła tym encyklopedystom zachodnim, francuskim, intelektualistom, dlaczego musiała wziąć udział w rozbiorze takiego państwa jak Polska, środek Europy, państwo z takimi tradycjami, a ona do nich pisała, oczywiście po francusku, bo była bardzo elokwentną, wykształconą kobietą, że jeśli jej uciekło na stronę polską 200 tysięcy chłopów, uciekli spod władzy carskiej na stronę polską, to ona musiała interweniować. A przecież ci ludzie nie utrzymywali jakiegoś statusu w Rzeczpospolitej, że stawali się magnatami, nie wiadomo kim, ludźmi wolnymi. To byli dalej chłopi, ale po tym, co ich spotykało tam, tu mieli tak naprawdę swobodę i wolność. Tym się różniliśmy od wszystkich innych i o tym wszystkim zapominamy. Kiedy na Zachodzie, w państwach Europy Środkowej, Europy Zachodniej mamy około 1% szlachty, w niektórych państwach nawet jeszcze mniej i to są pewne przywileje dziedziczne, do tego stanu nie można było praktycznie wejść, a te stany się nie rozszerzały, to Polska jest państwem w tym zakresie otwartym. Za zasługi wojenne, czyli stawanie w potrzebie tak zwanej, wtedy wojny nazywały się potrzebą, za zasługi handlowe, czyli kupcy, którzy organizowali życie gospodarcze, czy więksi rzemieślnicy, którzy organizowali jakieś zakłady w tych miastach, miasteczkach, powodując rozwój, czy wreszcie za zasługi intelektualne. Polska miała bardzo dużo tych szkół przykościelnych. Te szkółki nauczały, ale też segregowały tych zdolniejszych uczniów i miejscowy posiadacz, pan, magnat, wszystkich magnatów to było niewielu, ale tych średniej wielkości posiadaczy, oni segregowali tych uczniów. Jeśli ktoś był wyraźnie zdolniejszy, łatwiej zdobywał wiedzę, jego wysyłano dalej, żeby się uczył. Często także za granicę. Taki człowiek później wracał, wykształcony, biegły w mowie, w piśmie, znał kilka języków, potrafił prowadzić księgi, także gospodarcze. On był niezwykle przydatny. Za zasługi w tym zakresie otrzymywał szlachectwo, coś nie do pojęcia w krajach tak zwanego Zachodu. W Polsce to były. Dlatego warstwa szlachecka w Polsce przekroczyła ten poziom 10%. Na niektórych terenach było to jeszcze więcej. I to stale rosło. To było otwarte. Całe polskie wsie otrzymywały uprawnienia szlacheckie, utrzymywały ten status za to, że cała wieś poszła walczyć z najeźdźcą. Tak robił Batory. Całe wsie były uszlachcane przez polskiego króla. Gdzie takie mamy zjawisko? W jakimś innym kraju europejskim? Tego po prostu nie ma. I wreszcie coś niesłychanego. Ten dorobek prawnoustrojowy, dorobek wojskowy, pokazanie, że rzeczy, które wydawało się, że trudne, nie do osiągnięcia, te społeczeństwa były hermetyczne, zamknięte, w Polsce nie, w Polsce były otwarte. I ten wybuch polskiej myśli, wybuch moralno-polityczny, który ma początek w XV wieku, później cały wiek XVI, trwa to jeszcze w wieku XVII, ale zanika, powoduje, że Polska się rozwija. Ale rozwija się jak? Tylko że Polska jest już wtedy zabijana. Mieliśmy specyficzne podejście do działań zbrojnych, wojskowych. Polska była jedynym krajem, gdzie o udziale w wojnie decydował naród, czyli naród szlachecki w tym zakresie. Musiało być głosowanie, musiało to przejść przez ówczesny parlament. Król nie mógł wyprowadzić wojska na wyprawę, nie mając zgody Sejmu i Senatu. Te uprawnienia były zastrzeżone dla tych, którzy o tym decydowali. W innych krajach nie. Dorobek intelektualny to podejście do praw człowieka, do ochrony jeńców wojennych. Kiedy zaczęto chronić jeńców w Europie? W XIX wieku i to w drugiej połowie. A w Polsce
To się zaczyna w wieku XVI. Król Stefan Batory, zawierając traktaty pokojowe z Moskwą po tych kolejnych potrzebach, wojnach, wyprawach, zamieszczał w traktatach pokojowych punkty o ochronie ludności cywilnej, która nie bierze udziału w wojnie. Ale jej nie można mordować. No to kaca, no kaknie, no przecież to zdobycz nie. Jak zdobyliśmy teren, to ci ludzie też są nasi. No to możemy ich gardła podrzynać, tak jak Turcy czy Tatarzy. To my też. A Polacy na to nie pozwalali. To nie było oczywiście przestrzegane do końca. Ale takie podejście było. A skoro było, to powinniśmy o tym przynajmniej wiedzieć. Ten niezwykły, wyjątkowy ustrój pierwszej Rzeczpospolitej. Ustrój, który nas wyróżniał korzystnie na tle całego ówczesnego świata. Wyprzedzaliśmy często o pokolenia, a nawet o wieki, tych, którzy dzisiaj się szczycą swoją tradycją, bo my swojej nie mieliśmy. Dlaczego? Bo została zniszczona, bo Polska przestała istnieć. Cały wiek XVII to jest ponad 80 lat bezustannych wojen obronnych. Byliśmy napadani ze wszystkich stron. To jest potop szwedzki, to jest potop moskiewski, który ma miejsce wkrótce po potopie szwedzkim. Cały czas wojny obronne. Kto na wojny wtedy szedł? Ci wyróżnieni. Ci, którzy byli do tego powołani. Kto ginął? To ginęli właśnie oni. My traciliśmy elitę. Traciliśmy najlepsze siły. I mówiąc o tym ustroju pierwszej Rzeczpospolitej, warto wspomnieć te szczególne osiągnięcia. Polska była Rzeczpospolitą, była republiką, ale była monarchią. To jest trudne do zrozumienia, bo był król, ale jego funkcja była taka jak prezydenta. On był kontrolowany. I charakter monarchii polskiej był taki, że król był pierwszym wśród wszystkich. Primus inter pares, równy wśród równych. Królem w Polsce mógł zostać każdy, czego przykłady przecież mamy, że można było wybrać zwykłego szlachcica bez jakiegoś pochodzenia tam, rzekomo niebiańskiego czy innego, tak jak we Francji, Wielkiej Brytanii czy gdzieś tam, oni sobie tam te kropelki liczyli na wszystkie możliwe sposoby, a u nas nie. Można było zostać królem za zasługi, nie mając takich zaszłości wcześniejszych. Prawo wypowiadania wojny i prawo zwoływania pospolitego ruszenia zostało odebrane królowi. Przedtem władca o tym decydował. A tu pod koniec XV wieku mamy zastrzeżenie, że to jest w rękach narodu. Narodem politycznym była ówczesna szlachta, czyli sejmiki ziemskie, później sejm i senat dopiero o tym decydowały. Król miał niewiele do powiedzenia, ale jednocześnie człowiek, który był wojskowym, wtedy rycerzem, traktował swoją służbę odmiennie od tych na zachodzie. W jaki sposób? To jest znakomity przykład po bitwie pod Byczyną. To jest 1588 rok, gdy uzurpator, wtedy austriacki, próbuje sięgnąć po polski tron, zostaje pokonany przez polskiego hetmana Jana Zamoyskiego i później jest podpisywanie traktatu pokojowego z nim. Austriak rozpisuje swoje wszystkie tytuły. Tam, gdzie pies z ogonem sięgał na tych jego włościach, to on miał tych tytułów książęcych, monarszych, nie wiadomo ile. A Jan Zamoyski podpisał to bardzo krótko. Jan Zamoyski, civis polonus regibus par, czyli obywatel Polski królom równy. Im się to nie mieściło w głowie. Jak może być zwykły obywatel równy królowi? Tak, u nas mógł. O, był równy wśród równych, taki sam. Najwcześniejszy rozwój demokracji w Europie ma miejsce w Polsce. Równolegle się to traktuje, gdzie tam pojawiają się te ruchy demokratyczne w Republice Weneckiej i tak dalej. Skala tego jest niewielka, nieporównywalna z tym, co jest w Polsce. I tak jak mówiłem, całe polskie wsie mogły za zasługi przejść do stanu szlacheckiego, brać udział w pełnym życiu politycznym Rzeczpospolitej. I każdy, kto miał taki status, był równy królowi. To nie było tak, że musiał czapkować do ziemi, lizać buty, tak jak w Moskwie, to trudno nam sobie to nawet dzisiaj wyobrazić, jak ci ludzie byli poniżani. Nawet ci najmożniejsi i najbogatsi. W Polsce tego nie było. Nie było w ogóle takiej możliwości, żeby takie coś usiłować na siłę wprowadzić.
Konstytucja 3 maja, która została wprowadzona dobrowolnie, nie na siłę, gdzie warstwy uprzywilejowane dzielą się dobrowolnie, nie w wyniku rewolucji, nie w wyniku przemocy, dzielą się swoją władzą, swoim statusem z resztą obywateli. Tam jest potrzebna rewolucja, żeby ludzi zrównać. W Polsce sami dopuściliśmy te stany do rządzenia Rzeczpospolitą. Polska nie znała wojen religijnych. To jest też ewenement w Europie, gdzie dziesiątki lat toczą się wojny w Europie o władzę i później ten, który wygrywa, narzuca swoje wyznanie innym. Czyli czyja władza, tego religia. A polski król Zygmunt August, do którego przyszli ludzie, którzy chcieli ten sam model zastosować, usłyszeli od niego: ja nie jestem królem waszych sumień. I przez 80 lat XVI wieku w Sejmie i w Senacie w Polsce większość mieli innowiercy. Czy komuś to przeszkadzało? Czy kraj się rozpadł? Czy wywołało to jakieś wojny religijne? Oczywiście nie. Tego nie było. Ale jednym z największych osiągnięć intelektualnych i moralnych I Rzeczpospolitej to jest dorobek umysłowy Pawła Włodkowica z Brudzenia. Fides et necessae esse non debet. Wiara nie może pochodzić z przymusu. Czyli nie wolno ludzi nawracać siłą. No ale jak nie? Jak zdobywam władzę, to mogę wszystkim poddanym, których zdobyłem, oni są teraz moi, mogę im narzucić swoją władzę. I płonęły stosy. Dzisiaj mówi, widziałem to w podręczniku szkolnym w tamtym roku, coś, rzecz nie do pomyślenia, że Polska była krajem stosów, że spaliliśmy kilkadziesiąt tysięcy rzekomo jakichś tam czarownic i tak dalej. Takich przypadków nie było. To było w Europie, w państwach protestanckich. To robił Kalwin, to robił Luther, robili ci wszyscy, którzy od tych nurtów potworzyli jakieś nowe nurty, pali ludzi często na skutek samego podejrzenia. W Polsce tego nie było, bo polski król z góry to przesądził. Nie jestem królem waszych sumień. Przepiękny dorobek intelektualny i to, że nie wolno ludzi nawracać siłą Pawła Włodkowica, powinno być wyryte złotymi głoskami w Sejmie. Gdzieś tam chyba jest jakaś tablica, jakieś wspomnienie. Ale czy ktoś o tym wie? Czy ktoś to wykorzystuje? Ktoś z tego korzysta? I te różnego rodzaju zastrzeżenia podczas wojen, najpierw z Krzyżakami, później z Moskwą, że musi być ochrona ludności cywilnej. Ludność nie bierze udziału w walce, ludność jest najbardziej poszkodowana, bo te wojska przechodzą, grabią, żywią się tym, co znajdą i jeszcze ci ludzie są mordowani. I polscy władcy całkowicie tego zakazują. Który inny kraj w Europie mógłby się czymś takim poszczycić? W związku z tym tworzy się coś niezwykłego, czyli ustrój unionistyczny. Do Polski lgną całe prowincje, całe krainy, które są mentalnie często bardzo obce, religijnie obce, nawet narodowo obce, ale chcą być w Rzeczpospolitej, a nie chcą być gdzie indziej. Tu przykładem są na przykład Kurlandia. Kraj protestancki, bardzo mocno zniemczony, który ma przecież blisko Szwedów, pobratymców, a nie chce podlegać innym, tylko chce podlegać Polsce. I polski ustrój unionistyczny jest wydarzeniem bez precedensu nie tylko w Europie, ale w świecie. Kto z Państwa wie, jak się zaczyna preambuła Unii Forodle? To jest 1413 rok, pierwsza duża unia pokrewskiej z Litwą. Ona zaczyna się tak. Miłość jedna nie działa marnie, promienna sama w sobie, gasi zawiści, osłabia urazy, daje wszystkim pokój, łączy rozdzielonych, podnosi upadłych, gładzi nierówności, prostuje krzywizny, wspiera każdego, nie obraża nikogo i ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, znajdzie się bezpiecznym i nie ulęknie się niczyjej groźby. Miłość tworzy prawa, rządzi królestwami, zakłada państwa, prowadzi do dobrego stanu Rzeczpospolitej, a kto nią wzgardzi, ten wszystko utraci. To jest ta średniowieczna Caritas, miłość, w imię miłości bliźniego. Przyłączamy was do siebie, bierzemy was pod swoją opiekę, nie podbijamy, ale zgadzamy się, żebyście byli z nami i tą podstawową zasadą jest miłość bliźniego. Jesteście inni i my jesteśmy inni, ale mamy wspólny dom i z tego domu możemy skorzystać.
Zapominamy to mało powiedziane. Kolejne unie. Pierwsza, oczywiście wielokrotnie powtarzana, rozszerzana unia z Litwą. W 1569 roku tworzymy państwo dwuczłonowe, Wielkie Księstwo Litewskie i Rzeczpospolitą Polską, gdzie wszystkie urzędy, wszystkie najważniejsze rzeczy są rozdzielone. Na Litwie urzędnikiem wyższego stanu może być obywatel Litwy, tam urodzony, tam posiadający dobra, tam mieszkający. W koronie dokładnie to samo. Gdy raz była taka próba, że jakiegoś biskupa w Wilnie chciano osadzić, który pochodził z korony, Litwini powiedzieli nie, musi być nasz. I tak się stało. To za te reguły były przestrzegane. Po uniach z Litwą mamy następne, to jest unia z Prusami. Prusy, które były skrzyżaczone, pokrzyżackie, które szukały swojej drogi, w 1454 roku wystąpiły do, jako miasta pruskie, do Polski o podporządkowanie się. W 1466 roku Pomorze Gdańskie stało się integralną częścią Rzeczpospolitej, ale na zasadzie unijnej, zachowując pod względem ustrojowym bardzo szeroką samodzielność i przywileje. W granicach Prus jeszcze większą odrębność ma Warmia, dzisiaj zapomniana. Warmia, gdzie księciem warmińskim jest biskup miejscowy na czele, tam jest swoboda używania języka miejscowego. Ci, którzy mówią po niemiecku, gdzie jest w miastach większość niemiecka, jest wprowadzany język urzędowy niemiecki. Tam, gdzie chcą mieć język polski, jest język polski. W 1525 roku dochodzi do unii z Mazowszem. Ostatni władcy umierają. Mazowsze jest udzielnym księstwem, nie podlegało Rzeczpospolitej i Mazowsze chce być w Rzeczpospolitej. Tak się stało. Mazowsze zostało przyjęte. W 1561 roku to samo się dzieje z infantami, o których mówiłem. Kraj w sumie protestancki, bardzo mocno zniemczony, chce być w Polsce i jest do końca istnienia Rzeczpospolitej. Pełna swoboda wyznaniowa, pełne samorządy miejscowe, zachowanie wszystkich przywilejów wcześniejszych, nadawanie nowych, swoboda języka, swoboda wyznania. Gdzie, w którym miejscu w Europie tak było? A teraz jak jesteśmy pokazywani w świecie? Jak to wygląda od tej strony całkowicie propagandowej? Wszystko to najgorsze to było w Polsce. Najgorzej było wszystkim tym, którzy do Polski dotarli. Tak dzisiaj mówią Żydzi. Oni Polskę opuścili w roku 1939, bo Polska była dla nich niedobra. W związku z tym oni mogli iść z Sowietami, częściowo z Niemcami w tej części zachodniej, o czym mało kto pamięta. Ja pamiętam, byłem zszokowany. W jakiejś prasie konspiracyjnej znalazłem przejęcie Częstochowy przez Niemców. To jest początek chyba 3 września 1939 roku, gdzie rajcy żydowscy wychodzą na tych czerwonych poduszkach, niosą symboliczny klucz miasta władzom niemieckim, wojskowym, oddając całkowicie miasto w ich władanie. I zacząłem tych miejscowych ludzi, tych starych, którzy jeszcze wtedy żyli, pytać. A tak, mówią, tak było. A my dlaczego my o tym nie wiemy? No to my nie wiemy, dlaczego my nie wiemy. Nie wiemy, bo nas nikt tego nie uczy. Nikt tam o tym wszystkim nie mówi. Przez tą opinię zyskujemy opinię państwa łotrowskiego, które dla wszystkich było złe, dla wszystkich było nieprzyjazne. Dlaczego w historiografii żydowskiej Polska jest nazywana Asylum Judaeorum, czyli azyl dla Żydów? Wypędzani z kilkudziesięciu państw książstewek w Europie, mordowani, niszczeni, grabieni, a w Polsce uzyskiwali całkowitą autonomię, bo jeszcze poza systemem tym unijnym, ustrojowym, mamy autonomię wewnętrzne, mamy państwo kachalne, czyli żydowskie, gdzie jest całkowita autonomia ludności żydowskiej. Żyd nie płacił podatku urzędnikowi królewskiemu. Żyd płacił podatek kachałowi, czyli jednostce organizacyjnej żydowskiej. I to kachał się rozliczał z Rzeczpospolitą, a nie ten indywidualny Żyd. Nad nim władzę mieli ci, którzy tam rządzili. Głównie to byli rabini. I także autonomię mają w Polsce Ormianie, wyznaniową i polityczną. Chyba najbardziej lojalna, najbardziej zasłużona dla Polski mniejszość narodowa.
Nie wolno o tym zapominać, bo zapominamy wtedy sami siebie. I samo podejście do polskości jako takiej, której wykwitem jest stanowisko profesora Wincentego Lutosławskiego. To jest okres międzywojenny, II Rzeczpospolitej, ale on tylko wyraził to, co na przestrzeni dziejów się ukształtowało, co było realnie realizowane. On napisał tak: do polskiego narodu należą spolszczeni Niemcy, Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Żydzi, jeśli żyją dla wspólnego ideału Polski. Murzyn lub czerwonoskóry może zostać prawdziwym Polakiem, jeśli przyjmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu, zawarte w jego literaturze, sztuce, polityce, obyczajach, jeśli ma niezłomną wolę przyczynienia się do rozwoju bytu narodowego Polaków. Tylko u nas i tylko my. W Niemczech badanie koligacji przez krew, trzy przynajmniej pokolenia. Jesteś Niemcem, bo masz rodziców i dziadków Niemców. U Żydów to chyba do tej pory obowiązuje, że muszą być te kropelki po matce i po babce, bo z ojcem to różnie mogło być. To jest niewiarygodna rzecz, ale musi być po matce. W Polsce nikt tego nie badał, nikt tego nie sprawdzał i tak do tego nie podchodził. Na przykład i te wszystkie idee narodowe, które wykształciły się w XIX wieku w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, we Francji, one są wszystkie nacjonalistyczne, po krwi. Jesteś Włochem, bo masz krew włoską. Jesteś Anglikiem, bo masz krew angielską. Nie żadną obcą, nie domieszkę. Nie mówię o tym, co jest dzisiaj, bo dzisiaj to oni to sprowadzili do zupełnie innych rozmiarów. Tak wyglądała ówczesna Polska. Przygarnialiśmy wszystkich. Były wojny religijne w Europie. Jedyne schronienie, które znajdowali, to było w Polsce. Uciekali ludzie ze Szkocji, z Anglii, z Francji. To były prześladowania religijne, prześladowania różnych mniejszości i Polska dla nich wszystkich była otwarta. A co z nami zrobiono w propagandzie? Coś zupełnie odwrotnego. Czyli niektórzy historycy żydowscy w XIX wieku pisali wprost, że gdyby nie Rzeczpospolita, gdyby nie istnienie państwa, to społeczność żydowska by w Europie po prostu nie przetrwała. Nie miałaby gdzie. Zewsząd byli wypędzani, a Polska ich przyjmowała i zapewniała im całkowicie równy status, a nawet bardziej niż równy, bo tą autonomię w ramach państwa kachalnego, czy stworzenie wewnętrznego państwa w ramach państwa polskiego. To było. A skoro było, to pytam, jak wygląda nauczanie? Jak się o tym uczy? Po pierwsze, po łebkach, pobieżnie, byle jak. I teraz największe zasługi mają ci nauczyciele, którzy bardziej zapaskudzą nam historię. Trzeba tym dzieciom przykleić piorunki, trzeba im powiedzieć tam gwiazdki jakieś nie wiadomo co, a w ogóle coś takiego jak państwowość, narodowość, to jest coś bardzo, co najmniej bardzo złego. I to jest normalna wykładnia wśród tych ludzi. Zostało się bardzo szybko, tak szybko, że my na tym mentalnie nie nadążamy, że to mogło mieć miejsce. Teraz więcej młodych ludzi się wypowiada wprost. Jak będzie wojna, to ja ucieknę. Tu nie ma czegoś takiego jak poczucie przynależności, jak poczucie wspólnoty. Ta Polska pękła. Ona jest podzielona. Trudno powiedzieć, która część ma przewagę, czy to jest mniej więcej porówno, ale w każdym razie na nasze pojęcia obecne to jest nie do sklejenia. Na dłuższą metę tego się skleić nie da. Wymagana byłaby gigantyczna praca, która już powinna być prowadzona, ale prowadzona niestety nie jest. Mówiąc o tym, co było w XVII wieku, te 80 lat wojen, gdzie ten straszny, ale to straszny upływ krwi, który nas wtedy spotkał, skutkuje do dziś. My sobie z tego nie zdajemy sprawy. Kto na tamtych wojnach ginął? Ginęły elity. Ginęli najlepsi. Oni nie przetrwali. I tak jak podczas II wojny światowej mamy około 20-22% strat ludności polskiej, eksterminowanej bezpowrotnie czy przez Niemców, czy przez Sowietów, to potop szwedzki to jest 40% ofiar. Warszawa po potopie szwedzkim liczyła zaledwie 10% przedpotopowych mieszkańców. Zginęło 90%, zginęło, zostało wymordowanych, zmarło z ran, z biedy, z chorób, co nie było wtedy takiej opieki. To nawet po powstaniu warszawskim tak nie było, bo jednak kilkaset tysięcy warszawiaków gdzieś tam się
potrafiło rozprzestrzenić po innych miejscach w kraju i olbrzymia większość z nich przetrwała. Ci, którzy zginęli w Warszawie, to jedno, ale ta reszta przetrwała. A wtedy, w XVII wieku, Warszawa skurczyła się do niewielkiej w sumie osady. I gdy wydawało się, że przychodzą jakieś zalążki odrodzenia, po potowie szwedzkim mamy około 40 lat względnego spokoju, gdzie można się było rozwijać, rozbudowywać, odbudowywać swoje gospodarstwa. Tu tym, którzy się tym szczególnie interesują, jak wyglądało dźwiganie się poszczególnych rodów z tego upadku, z tego marazmu, z tych poszczególnych wojen i strat, polecam wspaniałą książkę profesora Feliksa Konecznego Tadeusz Kościuszko. To jest ród ruski na dzisiejszej Białorusi, całkowicie spolonizowany. To są Polacy o przynależności do tej pierwszej Rzeczpospolitej. I Koneczny odtwarza na podstawie nieistniejących już dzisiaj dokumentów, czyli lustracji poszczególnych majątków, listów i tak dalej, odtwarza jak ten ród upadał, jak był niszczony, bo to jeszcze przecież zaraz po potopie szwedzkim był potop moskiewski z drugiej strony, jak oni mozolnie odbudowywali swoje majątki, swoje gospodarstwa, jak się dźwigali. I później efektem tego był między nimi właśnie Tadeusz Kościuszko. Wspaniała epopeja polskiej rodziny, średnia szlachta, nie bogata, nie możnowładcy, nie najważniejsi. I gdy 40 lat później, po potopie, w latach 1700-1701 dochodzi do III wojny północnej w Europie, której Polska praktycznie nie bierze formalnie udziału, jest państwem neutralnym wtedy, ale większość działań zbrojnych odbywa się na terenie Rzeczpospolitej. To tu się gromadzą wojska, tu rabują, tu obżerają nas za przeproszeniem, mordują ludność cywilną, wszystkich opornych, ale przede wszystkim niszczą, co popadnie, bo to była nie tylko zbrodnia grabieży, ale niszczenia tego, co jeszcze musieliby pozostawić. Tam tracimy 33% ludności, czyli 40 lat po potopie, tam 40%, a tu 33%. I znowu giną najlepsi. Czyli dźwiganie się z tego upadku może być zrozumiałe tylko wtedy, jak zrozumiemy przyczyny upadku Rzeczpospolitej. O, bo to magnaci to tam je chcieli, oni tam tylko wódkę pili i tam i zbytki. Byli tacy i byli tacy. Ale jak była tak zwana potrzeba, czyli było stanąć w obronie Rzeczpospolitej, to oni stawali i oni ginęli. Podsumowania tego okresu są takie. Poseł rosyjski z tamtego okresu pisze o Polsce zniszczonej w tej wojnie północnej tak. Sam widziałem, że nie chłopi, ale uboga szlachta nie jada chleba. Po kilka tygodni żywiąc się roślinkami i jarzynami. Poseł wenecki, który podróżuje przez tamte tereny, napisał w jednym ze swoich listów: żadne pióro nie jest w stanie opisać nieszczęść tego kraju, zniszczonego przez Szwedów, zrabowanego przez Rosjan, złupionego przez Sasów. To jak to wszystko miało wyglądać? Z czego my się odrodziliśmy? Czy to nie był rzeczywiście cud, jak niektórzy przypuszczają? W wymiarze boskim może cud, w wymiarze ziemskim wielka, ciężka, katorżnicza praca tego pokolenia, które w 1918 roku odzyskuje niepodległość. Ale skala zniszczeń I wojny światowej jest większa niż podczas II wojny światowej. My z II wojny światowej mamy nagrania, mamy filmy, widzimy jak to wyglądało. Z I wojny praktycznie nie. Większość polskich miast i miasteczek została poza stolicą, poza Warszawą, czy poza Krakowem, czy Gdańskiem, została zniszczona. Tam, gdzie przeszły działania frontowe, tamte społeczności przestały istnieć. Na skutek bombardowań, ostrzałów, zatrzymania się frontu, te miejscowości były zrównane dosłownie z ziemią. W zakładzie uległy 2/3 dworców kolejowych, połowa mostów, epidemie i głód były czymś powszechnym. Później przyszła ta słynna Hiszpanka, która nas dziesiątkowała. To są efekty I wojny światowej. W listopadzie 18 roku w przemyśle zatrudnione było zaledwie 15% stanu z roku 1914. To jest wysiłek, skala zbrodni I wojny światowej. I teraz ta Polska jak powstaje, ona powstaje dosłownie z ruin i na ruinach. Nie można było
stworzyć Polski od razu, zasobnej, dostatniej, wyposażonej we wszystko. Z nas się śmieją, że tam jakiś chłop to tam wozem gdzieś jechał, a butów nie miał, w łapciach chodził. A w czym miał chodzić? A kto mu to wszystko zabrał? A kto mu to wszystko zniszczył? I kto go przez ten czas grabił, nic mu nie zostawiając? To była Polska, ta nasza przeszłość, o której, tak jak wspomniałem, wiemy mało, wiemy coraz mniej, a powinniśmy wiedzieć coraz więcej. I patrząc na przeszłość, mamy takie wydarzenia, które w znacznym stopniu wpłynęły na nasz upadek, albo przynajmniej na obniżenie tego stanu, o którym mówiłem, tego stanu rozkwitu, tego stanu myśli intelektualnej, ale także politycznej, ustrojowej. Z jednej strony zaniedbania Polski, zaniedbania to może nawet za mało powiedziane, potwornych błędów polskich, to są sprawy z zakonem krzyżackim. Po Grunwaldzie Polska tego zwycięstwa nie wykorzystała. Powinno się dobić gada krzyżackiego, zniszczyć zakon w samym jego zarodku, włącznie z Balmorkiem. To były tereny zdobyte przemocą, krwią, zagospodarowane przez Niemców, czyli ówczesnych krzyżaków tam, w sposób łupieszczy. I miejscowa ludność szła w niewolę, była niemczona bardzo pośpiesznie. Całe Prusy powstały na podstawie ludności tam mieszkającej. To nie byli Niemcy przyjezdni, to byli ludzie zniemczeni. W 1525 roku powstają Prusy książęce i Prusy królewskie. I Prusy książęce powinny być już wtedy zniszczone. Nie powinny się oddawać Hohenzollernom władzy nad terenem, która spowodowała to, że później w 1939 roku mieliśmy Prusy na naszej północy jako społeczność najbardziej chyba zbrodniczą, najbardziej prohitlerowską. W 1667 roku są próby odzyskania Prus. Chce to zrobić Sobieski, ale Polska jest wtedy już osłabiona. Nie ma tej siły. To się nie udało. I wreszcie efektem tego było, że to ze strony Prus wychodziły inicjatywy rozbiorów Polski. To Prusy najbardziej skorzystały. I w Prusach, pod zaborem pruskim, było najgorzej. Nie w zaborze rosyjskim, tylko w zaborze pruskim. Te wszystkie rugi, zakaz polskiej mowy, w kościele zakaz spowiadania w języku polskim, zakaz odprawiania mszy po polsku, rzecz niesłychana. W zaborze rosyjskim tego nie było, ale Prusacy bardzo ściśle tego przestrzegali. I w 1939 roku porozumieli się z Sowietami, poszli przeciwko nam. To zaniedbanie na zachodzie powodowało, że straciliśmy polski zachód, polskie ziemie zachodnie. Cudem się udało w 1918 roku uzyskać jakiś skrawek dostępu do morza. Ale przecież to wszystko były ziemie słowiańskie, a przy tym należące do polskiego państwa. Szczecin i dalej na zachód to były ziemie słowiańskie, w znacznej części podporządkowane polskim władcom. To niestety oddaliśmy. I były takie próby, żeby tą polską myśl odwrócić. Zamiast tylko i wyłącznie zdobyczy na wschodzie, odwracając się tyłem do zachodu, to jeden z wielkich polskich polityków, myślicieli, Jan Ludwik Popławski, stworzył program zachodni. To jest koniec XIX wieku. Wolny dostęp do morza, posiadanie całkowite głównej arterii wodnej kraju, Wisły, to warunki konieczne prawie do istnienia państwa naszego. Całe to porzecze Bałtyku, od Wisły aż do ujścia Niemna, tak niebacznie kiedyś roztrwonione wraz ze Śląskiem przez państwo polskie, musi być odzyskane przez narodowość polską. Wyrzeczenie się tego przyrodzonego dziedzictwa i nieszczęśliwe majaki podbojów tylko na wschodzie były przyczyną naszego upadku politycznego i dzisiaj w pracy odrodzenia te błędy przeszłości przygniatają nas swym ciężarem i wstrzymują w pochodzie ku lepszej przyszłości. Czas już po tylu wiekach błąkania się po manowcach wrócić na starą drogę, którą ku morzu trzebiły krzepkie dłonie wojów piastowskich i tak dalej. Polska bez ziem zachodnich, Polska bez dostępu do morza, Polska bez Wielkopolski, bez Śląska byłaby państwem kadłubowym, którym każdy mógłby przewracać na wszystkie możliwe strony. Moc powinna płynąć z tamtej strony. To zaniedbaliśmy. A z drugiej strony wschód, to parcie na wschód,
coraz to większe zdobycze terytorialne, które nie były wynikiem podboju, bo tak jak mówiłem, to były ziemie puste, wolne, można je było brać. Po unii z Litwą, która te ziemie sobie zdobyła i bardzo długo nimi zarządzała, będąc bardzo małą społecznością, ale wojowniczą, te ziemie przypadły nam. Północna część ówczesnej Litwy stała się Wielkim Księstwem Litewskim, południowa część została przyłączona do Królestwa Polskiego. W wyniku Unii Brzeskiej w 1596 roku doszło do tragedii, że całe to polskie osadnictwo, te wielkie tabuny ludzi, które szły z Kieleczyzny, z Mazowsza, nawet dalej z zachodu, gdzie było mało ziemi, dużo ludzi, które szły na południowy wschód, na tereny Ukrainy, jak wtedy nazywano, zostały pozbawione opieki religijnej. Przez Unię Brzeską był zakaz chrystianizacji katolickiej. Oddano to we władanie prawosławiu, a częściowo tym unitom grekokatolickim, za co później porządnie zapłaciliśmy. Niebudowanie kościołów spowodowało wydarcie tych ludzi z polskości. Oni w naturalny sposób, przesiąkając cerkwią, przestawali być Polakami. Dlaczego dużo nazwisk tam brzmi tak swojsko po polsku? Bo to są potomkowie. To byli ludzie, którzy tam się osiedlili na tych wolnych przestrzeniach i w miarę upływu pokoleń tracili swoją tożsamość. Ale jeszcze jak powstawała wolna Ukraina w 1991 roku, przynależność narodową polską w bardzo trudnych warunkach, oni tam nie mieli takich możliwości jak na przykład na Białorusi czy nawet na Litwie, bo tamte społeczności były zbyt słabe wobec społeczności polskich, na Ukrainie nie. Jeszcze tą przynależność narodową polską deklarowało ponad 300 tysięcy ludzi na dzisiejszej Ukrainie. Wiecie Państwo, ile dzisiaj deklaruje? Mniej niż 140 tysięcy. Co się zresztą stało? Oni są. Tylko się rozpłynęli. Skoro nie mogę być Polakiem przez brak autonomii językowej, kulturalnej i wszelkiej innej, to oni wolą już pozostać na miejscu jako miejscowi. My tych ludzi po prostu straciliśmy. I na tych terenach, gdzie zdominowane było prawosławie, ci ludzie zostali całkowicie zrusyfikowani. Oni są z pochodzenia Polacy. Ja jeszcze pamiętam takie rodziny przyjeżdżające do Polski w latach 90. Oni wyciągali jakieś modlitewniki z XVII-XVIII wieku, drukowane po polsku, że z tego się uczyli języka polskiego, ale to nie tu z tych terenów Małopolski Wschodniej. Nie, daleko na wschód, daleko za Dnieprem. Te polskie osady, polskie społeczności tam były. Oni się uczyli języka, babcia nas uczyła z katechizmu, a ten katechizm miał 200 albo więcej lat. Pojedyncze kartki, wytarte, częściowo już rozmazane. Oni chcieli być Polakami. Nie stali się nimi i prawdopodobnie już nie będą. Myśl zachodnia to jest także program okupacyjny. Podziemie polskie, podziemie narodowe już przed wybuchem II wojny światowej deklarowało wprost, że jeśli, to jest warunek, jeśli Niemcy przystąpią do wojny przeciwko nam, to my mamy prawo upomnieć się o stare piastowskie ziemie. To jest 30 kwietnia 1939 roku, Krajowa Narada Stronnictwa Narodowego. Imperium Germanicum oparte jest o zasadę niemieckiego panowania nad siecią protektoratów. Między Imperium Germanicum a niepodległością Polski nie może być kompromisu. Jeśli Niemcy rozpętają kolejną wojnę, to naszą powinnością jest odzyskanie etnicznie polskich ziem na zachodzie, germanizowanych przez wieki, zapewnienie pełnej niepodległości dla Czechosłowacji, dla Litwy odzyskanie Kłajpedy i Tylży i ścisłe sojusze z Francją, Wielką Brytanią i Rumunią. Jeśli Francja, nie krępując się rubieżą etnograficzną, dąży do ustalenia swojej granicy militarnej na Renie, to i Polska może się upomnieć o swoją granicę militarną na dawnej rubieży historycznej na linii Sudetów i Dolnej Odry. To jest program jeszcze przedwojenny, ale proszę zauważyć, to jest warunkowe. Jeśli Niemcy tego dokonają i Niemcy tego dokonali. W związku z tym jak najbardziej mieliśmy prawo o tę ziemię się upomnieć. W całym polskim podziemiu podczas II wojny światowej nie ma takiego programu.
Jedyny program to jest program obozu narodowego, a szczególnie Narodowych Sił Zbrojnych. Jedna ze świetlanych postaci tego podziemia, major Lech Karol Neyman, człowiek niemieckiego przecież pochodzenia, rodziny całkowicie spolszczonej, w październiku 1942 roku sformułował w periodyku, który redagował, to już się nazywało Naród i Wojsko, to był organ dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych, sformułował tak zwany polski narodowy cel wojny. Polska musi mieć swój własny cel wojny, rozumiany jako cel bezwzględny przez cały naród. Nie będzie to tylko zdobycie niepodległości, odzyskanie utraconej pozycji. Musi to być znacznie więcej. Celem musi być zdobycie takich warunków, które by zabezpieczyły na długie dziesiątki lat byt narodu i zapewniły jego swobodny rozwój. I wreszcie wizjonerski program, 3 lata przed konferencją pokojową w Wersalu, sformułowany przez polskiego oficera i polskiego myśliciela. Naród niemiecki, sprawca wszystkich wojen grabieżczych od 3/4 wieczy, osławiony niezwykle okrutnym prowadzeniem tych wojen, winien na koniec ulec przykładnej karze. Winien być pozbawiony wszystkich zaborów dokonanych przez 1000-lecie i być w pełni rozbrojony. Winien wreszcie dostać się pod dłuższą kontrolę swych kulturalnych sąsiadów. To wszystko dopiero zapewni Europie upragniony i niezbędny pokój na czas dłuższy. Jednym z fundamentalnych warunków trwałego rozbrojenia Niemiec i trwałego pokoju w Europie jest uzyskanie przez Polskę na zachodzie linii Odry-Nysy-Łużyckiej z lewymi ich brzegami, co wraz z czeskimi Sudetami stworzyłoby potężny szaniec obronny. Ten człowiek został zamordowany przez komunistów w 1948 roku pod zarzutem współpracy z Niemcami. Najbardziej ścigane podziemie polskie przez Niemców jest cały czas oskarżane i to trwa do dzisiaj, bo to się przeniosło z PRL-u na ten neo-PRL, jaki nam pozostawili na skutek ciągłości prawnej, instytucjonalnej i także personalnej po PRL-u. To trwa wszystko do dzisiaj. Są najbardziej wyzywani. Oni nie żyją, oni zostali pomordowani, ale są pokazywani dalej jako wrogowie ludu. A Lech Karol Neyman pisał tak: bezwzględnym obowiązkiem narodu polskiego jest prowadzenie wojny z Niemcami aż do pełnego zwycięstwa, aż armia nasza stanie na szańcu Bolesławów, aż polski sztandar zawiśnie w okupowanym Berlinie, a maszyny niemieckie zaczną w Polsce pracować dla naszej potęgi. To stanowi nasz narodowy cel wojny. Kolaborant czy wielki polityczny wizjoner i polski myśliciel. Zaprzepaściliśmy szansę, która powstała na skutek II wojny światowej. Szansa to jest może źle powiedziane, bo my ledwo ten okres przetrwaliśmy, ledwo przeżyliśmy, ale można było osiągnąć znacznie więcej. Postawiliśmy na jednego sojusznika, na Wielką Brytanię. Początkowo na Francję, która szybko została zniszczona, a później na Wielką Brytanię, która nam wszystko miała zapewnić. To była piękna polska zasada wcześniejsza. Za wolność waszą i naszą. Polska nie musiała tworzyć polskich sił zbrojnych na zachodzie. Nie musiała oddać lotników Brytyjczykom do obrony Wielkiej Brytanii. Ściągaliśmy z konspiracji z kraju ludzi, którzy mieli coś wspólnego z samolotami. Ściągaliśmy ludzi z przemysłu lotniczego, inżynierów. Wszystko było przerzucane do Wielkiej Brytanii, żeby bronić Brytyjczyków, bo jeśli my ich teraz bronimy, to oni nam obiecali, że w przyszłości pomogą nam odtworzyć polski byt państwowy. I się wydawało, że tak będzie naprawdę. Gdy upadła Francja, Winston Churchill w depeszy do generała Sikorskiego 18 czerwca 1940 roku deklarował wprost: jesteśmy towarzyszami broni na śmierć i życie. Co to znaczy na śmierć i życie? Czyli całkowicie zgadzamy się z wami, z waszym programem, z waszymi dążeniami. Za to, że wy nas teraz bronicie, my wam pomożemy później. To samo deklaruje prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, gdy Niemcy wypowiadają wojnę Stanom Zjednoczonym. Polska staje się sojusznikiem już tym formalnym i faktycznym Stanów Zjednoczonych. Roosevelt pisze wprost: bohaterski opór, jaki naród polski stawia w ostatnich 2 latach, jest natchnieniem nie tylko Ameryki, a dla wszystkich ludów miłujących wolność. Braliśmy tę deklarację na poważnie. My się wykrwawialiśmy za nich, dla nich, w związku z tym liczymy na to, że oni nam pomogą. Stało się inaczej.
Gdy w drugiej połowie 1943 roku zaczęły krążyć zakulisowo informacje o tym, że Zachód dogaduje się ze Stalinem, z Sowietami, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą sprzedane, to się wydaje nie do pojęcia, to się wydaje nieprawdziwe. Za to wszystko, wojna się toczy, Polacy leją krew, Polacy ich bronią, nie na swojej ziemi, giną tam. I w tym momencie papież Pius XII wysyła swojego emisariusza, kardynała Francisa Spellmana, do prezydenta Roosevelta na poufne rozmowy. Czy faktem jest, czy to jest prawdą, że wielkie mocarstwo, mocarstwo, które przecież współrządzi światem, wtedy jeszcze obok Wielkiej Brytanii, ale Wielka Brytania będzie w zaniku, po wojnie już nie będzie takiej roli odgrywała. Czy faktem jest, że Polska może być oddana Sowietom? Czy to jest w ogóle możliwe? I Roosevelt oświadcza kardynałowi Spellmanowi. Ludność wschodniej Polski marzy, aby stać się Rosjanami. On lepiej za nas wiedział, czego my chcemy. Na to weszło. I później, gdy generał Anders po Jałcie, gdy te rozstrzygnięcia zapadły, stały się jawne, że Polska będzie krajem sowieckim, nie będzie niepodległym, z pretensjami do Churchilla, że przecież my dajemy krew, my za was walczymy od samego początku, a jak wy nas chcecie potraktować? I Churchill mówi mu tak, sami jesteście temu winni, myśmy wschodnich granic Polski nigdy nie gwarantowali. Oszust polityczny, znaczy co gwarantowali? Że odda nas Sowietom? Na tej podstawie był ten sojusz? Przecież nie. Mamy dzisiaj dosyć wojska i waszej pomocy już nie potrzebujemy. Może pan swoje dywizje zabrać. Obejdziemy się bez nich. Polska została stracona. Stała się tym ziarenkiem między kamieniami młyńskimi, wschodnim a zachodnim, nikomu niepotrzebna. Skoro trzeba Sowietom zapłacić za udział w wojnie, za to, że oni głównie krwawią, że Zachód może się wstrzymywać i ten front zachodni może ruszyć dopiero w czerwcu 1944 roku, a główny ciężar walki z Niemcami spoczywa na Niemcach, to trzeba Sowietom coś dać. A czym się najłatwiej płaci? Nie swoim. Krajami Europy Środkowo-Wschodniej. I tak się stało. Zostaliśmy oddani. Z drugiej strony mamy III Rzeszę Niemiecką, która pod koniec wojny, pod koniec okupacji deklaruje już zupełnie coś innego wobec Polski niż przedtem. Jest niesłychane zaniedbanie nieznajomości piśmiennictwa niemieckiego na przestrzeni lat wojny okupacji. Jak stosunek Niemców do nas się zmieniał? Oczywiście ten pozorny, niefaktyczny. Byliśmy cały czas mordowani, ale Niemcy deklarowali, że przecież w Polsce było wam dobrze pod naszą okupacją. Jedliście lepiej niż przed wojną. Stoły się uginały, półki w sklepach się uginały. Białe pieczywo, mięso, szynka, wszystko było. Oczywiście tego nie było, ale w ulotkach, jak się to w niemieckich ulotkach czyta, to tak było. I wreszcie ten łabędzi śpiew Goebbelsa. Każdy z was żywi przekonanie, że tak czy inaczej dla Polaków nastać muszą nowe, lepsze czasy. Nie zaprzeczamy temu, ale przecież sami nie wierzycie w to, że zbawienie i szczęście mogłoby przyjść ze wschodu. Warto rozstrzygnąć więc póki czas. Oni chcą, żebyśmy zajęli stanowisko po ich stronie. Już całkowicie jawnie, otwarcie, żeby u boku armii niemieckiej walczyć z bolszewikami. Bo to jest wasz wróg. Wróg nasz tak, ale wy też jesteście. I Niemcy tym łabędzim głosem deklarują. Nikt od was nie wymaga niczego, co by nie dało się pogodzić z waszą godnością i z waszym poczuciem narodowym. Warto jednak, żebyście wciąż pamiętali o tym, że jesteście Polakami i że kultura polska jest kulturą zachodnią, związaną nierozerwalnie z duchem i tradycją historyczną całej Europy. Tylko orientacja europejska może uratować Polskę. Jakbym czytał deklarację Unii Europejskiej. To jest dokładnie to samo. Ja takie coś kiedyś zrobiłem na zebraniu wysoko postawionych prominentów naszego państwa. To było tam ponad 20 lat temu. Przeczytałem te fragmenty ulotki i dałem pytanie. Kto jest autorem tych słów? Czy kanclerz Gerhard Schröder niemiecki? Czy może Lech Bolesławowicz Wałęsa, nasz wielki myśliciel europejski? Czy może Barack Obama? I tak po kolei wymieniałem te wszystkie nazwiska, oni wszyscy wskazywali, ten, 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 ten. A ja mówię, nie, to jest Józef Goebbels.
No mało z krzeseł nie pospadali, przecież to niemożliwe. Ja mówię, tak, tu się nic nie zmieniło. Niemieckie podejście do naszej historii jest takie właśnie, o jakim mówimy. Od początku do końca to samo. I te oszustwa historyczne w naszej wykładni, polityce historycznej, w naszych podręcznikach, jak jest traktowane podziemie jako całość, jak jest podziemie dzielone na dobre i na złe. W Gazecie Wyborczej, rozumiem, tam cały czas się pisze, że było demokratyczne podziemie i było antydemokratyczne. Demokratyczne to było AK, niedemokratyczne to były formacje narodowe, czyli Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne. I ludzie to kupują, ludzie to przyjmują i wierzą. Proszę bardzo, dokument wyższego oficera kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej. 3 stycznia 1945 roku. Tam są przytoczone słowa generała Okulickiego, ostatniego dowódcy AK, że w ramach Armii Krajowej formacje narodowe, czyli Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne stanowią ponad połowę stanów Armii Krajowej. Czyli ponad połowa żołnierzy AK to są ludzie, którzy przyszli z tych dwóch organizacji. Nie ma tego nigdzie, nie ma tego w podręcznikach. Ja to publikuję notorycznie od wielu lat w publikacjach i naukowych, popularno-naukowych, mówię na spotkaniach, a do tych naszych wszystkich prominentów historycznych to w ogóle nie trafia. Dlaczego? Najlepiej jest nie wiedzieć. Najlepiej jest udawać, że to jest wszystko nieprawda i możemy o tym wszystkim nie mówić. I narzucono nam po wojnie system, który nie jest nasz, którego pozostałości, ale nie małe fragmenty, olbrzymie pozostałości mamy do dziś. Dlatego, że po roku 1989 Polska nie została zdekomunizowana. Wszystkie struktury państwowe przeszły nieruszone, nawet nie popchnięte palcem, przeszły do tak zwanej III Rzeczpospolitej. Obsada kadrowa ta sama. Służby, wojsko, administracja państwowa, nic się nie zmieniło. Partia Komunistyczna zmieniła nazwę i jest do dzisiaj w parlamencie. Wicemarszałkiem Sejmu jest towarzysz Czarzasty, wywodzący się z tamtej formacji, gdzie kilkanaście lat był ideowym, bezpośrednim komunistą. Jest to wszystko naszym dramatem, dlatego że to się za nami ciągnie. Ciągnie się w taki sposób, który to podziemie jeszcze wtedy rozumiało. To podziemie jeszcze wtedy o to walczyło, żeby Polska była suwerenna i całkowicie niezależna. Mam przed sobą fragment pisma organu Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z 15 kwietnia 1946 roku. To jest najsilniejsze podziemie powojenne, tak zwani żołnierze wyklęci. Nie WiN, nie inne organizacje, bo Narodowe Zjednoczenie Wojskowe było większe, liczniejsze, potężniejsze niż wszystkie inne organizacje konspiracyjne razem wzięte. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo to są ci, którzy wyszli z AK, NOW-AK i NSZ-AK. I oni trwają aż do połowy lat 50. Ostatnia komenda powiatowa NZW została rozbita przez bezpiekę dopiero jesienią 1956 roku. WiN już zanikł w 1947, na początku 1948. Inne organizacje konspiracyjne porozbijane, pozostawały w terenie drobne grupy. A tu jest jeszcze struktura, jest organizacja. I autor tej odezwy, jedyny, który z Komendy Głównej NZW uratował się, zdołał się ewakuować na zachód, kapitan Jerzy Pilaziński, w tej odezwie pisał tak. Obraz Polski obecnej to niewola w masce wolności. Daje się nam kukłę wypchaną walką klas, grabieżą połowy obszaru Rzeczpospolitej, okupacją obcej policji, cynicznym rabunkiem gospodarczym, całkowitą deprawacją warstw nieuświadomionych politycznie. Nasze zadanie to zupełne zniszczenie wpływów obcych w narodzie. To sprzeciw służenia obcym interesom, obojętnie czy angielskim, czy niemieckim, czy sowieckim. My nie chcemy być narzędziem obcych polityk kosztem naszej ojcowizny i naszej krwi. I tych ludzi się określa jako zdrajców. Wystąpili przeciwko Polsce Ludowej, a przecież to było legalne państwo. Tu ludzie chodzili do szkoły, mieli pracę, budowaliśmy Pałac Kultury, a oni walczyli z ustrojem. Z Polską. Strzelali do milicjantów, do ubeków. Przecież ubek miał dzieci, a oni nie mieli dzieci. Po wojnie straciliśmy od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy ludzi.
To jest skala ofiar represji komunistycznych po wojnie. Niewyobrażalna. Po tej hekatombie, która była podczas II wojny, mamy te następne ofiary. Mamy niszczenie kościoła po wojnie. Niemcy wymordowali około 3000 kapłanów wśród zakonnych, nawet do 4000. Po wojnie to trwa nadal. Przez pierwsze lata tak zwane stalinowskie, niesłusznie tak nazywane, ale jakąś nazwę musimy mieć i stosować, mamy kilkuset zamordowanych księży wśród zakonnych, mamy prawie 3000 represjonowanych, mamy uwięzionego prymasa Polski, 9 biskupów, setki księży siedzą w więzieniach, są skazywani na kary śmierci, te wyroki są wykonywane. To trwa całe lata. Winni opływają w dostatki, ich rodziny. To właśnie te ich rodziny piszą, że to byli ci nienawistnicy, którzy występowali przeciwko Polsce Ludowej. I tak jak w Gazecie Wyborczej wielokrotnie czytałem, mojej ulubionej gazecie oczywiście, której nie czytam, ale wiem, co tam jest, że przecież mogli wyjść z lasu, mogli się ujawnić, iść do pracy, zapisać się na studia, a im się wojenki jeszcze chciało, bo nic innego nie potrafili. Latali z tymi karabinami po lesie i skończyła się wojna, a ich to nie przekonało. Dalej biegają po lesie. Dobrze, były osoby, które rzeczywiście wyszły, zaprzestały działalności, ujawniły się. Co z nimi zrobiono? Przykład porucznik Jan Rodowicz Anoda, prawda? Bohater Polski podziemny, uczestnik akcji pod Arsenałem, Szare Szeregi, Powstanie Warszawskie, kilkakrotnie ranny, 2 krzyże walecznych, Virtuti Militari, inwalida z powstania. On po wojnie nie mógł być w konspiracji. Zapisał się na Politechnikę, chciał kontynuować to, co robiła jego rodzina. To była tradycja rodzinna, rodzina politechniczna, wybitnie zdolni. 24 grudnia 1948 roku aresztowany przez bezpiekę, 2 tygodnie krótkiego śledztwa i został zamordowany. Jego morderca gdzie trafił? W latach 90. po wyjściu ze służby z UB, a później z nauki, bo zajmował się rolnictwem. No dlaczego się zajmował? Bo znał się na ziemi, wiedział kto gdzie jest pochowany. A w latach 90. był dziennikarzem Gazety Wyborczej. To były ich losy. A drugi przykład to jest generał August Emil Fildorf. Wwieziony przez Sowietów na Sybir, nierozpoznany. On wyjechał na fałszywych papierach jako polski kolejarz Walenty Gdanicki. Później zwolniony z łagru, wraca do Warszawy, do rodziny, której lata nie widział. Widzi, że już nikogo z jego otoczenia nie ma. Albo wyginęli, część się przedostała na zachód, reszta siedzi w więzieniach. I on zaprzestaje jakiejkolwiek realności, idzie się ujawnia jako polski generał, bohater Polski podziemnej, szef KDW, najbardziej bojowego pionu Komendy Głównej AK. Co z nim robią? Oczywiście go aresztują. Oni go nie chcą zabić. Mają dla niego propozycję nie do odrzucenia. Bo widzicie, rozumicie, jak wy byście poszli z nami teraz, to wy przez swoje nazwisko, przez swój autorytet, przyciągnęlibyście do siebie takich, jak się jeszcze ukrywają przed nami. Wy byście stanowili ten zwornik, stworzylibyśmy taką organizację, a oni wszyscy by przyszli. I my was później puścimy. My do was nic nie mamy. Wy swoje ocierpieliście na Syberii. Ale to był człowiek honoru. On się oczywiście nie zgodził. Wiedział, że on życie uratuje, ale setki ludzi pójdą do piachu przez taką postawę. I tego nie zrobił. Co z nim zrobili komuniści? Powiesili go jak pospolitego przestępcę. Co się stało z tymi wszystkimi, którzy ich mordowali, gnębili? Nic. Zostali zdekomunizowani? Nie. Zostali pozbawieni wolności? Nie. Stanęli przed polskimi sądami? Nie. Jest kilkadziesiąt przykładów po roku 89 postępowań i spraw karnych. W większości to są sprawy solidarnościowe, bo tam ubek kogoś uderzył, na kogoś nakrzyczał i tak dalej, ale ci wielokrotni mordercy. Nigdy nic im się nie stało. I były tak straszne przypadki, jak na sprawie Humera, to był początek lat 90., gdzie Humer miał tam różnych świadków i jeden z nich na korytarzu zobaczył kobietę, którą w sposób straszliwy torturował. I ona go pokazała palcem, mówiła ludziom tam na korytarzu, że to jest właśnie major Kulik z informacji wojskowej, ten morderca, który wielu moich kolegów zabił. I mnie torturował, a on do niej z pięścią pod nos, bo jak wiedziałbym taka owaka, to bym się wtedy zabił, by teraz nie było problemu. Co się z takim człowiekiem staje, który taką groźbę stosuje na salach sądowych? Nic. Po prostu nic.
odszedł sobie w spokoju, umarł pochowany gdzieś też pewnie na Powązkach, nawet nie sprawdzałem, czyli całkowicie bez jakichkolwiek przeszkód. I dopiero na przykładzie rodziny Rodowiczów widać, co z Polską zrobili. Tak jak powiedziałem, wspaniała rodzina, która praktycznie zanikła. Na 13 przypadków osób z tej rodziny. 6 osób zostało zamordowanych lub zginęło. 5 osób przeszło przez łagry i obozy koncentracyjne. Większość z nich nie zostawiła potomstwa, nie zostawili dzieci. Jan Rodowicz dzieci nie miał. Jego brat zginął, jego siostra zginęła. Rodzice przeszli przez te wszystkie losy, jakie były losami Polaków. Od dziadków poczynając przez Syberię. I tej rodziny nie ma, ale rodzinę Michników mamy. I oni się mnożą. I będzie ich coraz więcej. I oni będą nadawali główny ton. I oni będą bohaterami. Dlaczego? Bo my to wszystko zaniedbaliśmy. My to wszystko zostawiliśmy tak jakby odłogiem. Ale to, co sam Michnik napisał o nas i o sobie, wystarczy, żeby każdego, kto bierze do ręki Gazetę Wyborczą, każdego, kto w kręgu naszych znajomych, przyjaciół, rodziny, powołuje się na artykuły tam, powinniśmy odtrącać, powiedzieć, że albo przestaniesz, nie będziesz się na to powoływał, nie będziesz mnie indoktrynował, albo ja cię nie chcę po prostu znać. Jest taka postawa? Nie ma. Kiedyś by była. Teraz nie. W 1995 roku Adam Michnik napisał, że 1968 rok to był horror horrorów, że nic gorszego się w Polsce nie wydarzyło, że to był drugi Katyń. 22 tysiące oficerów, policjantów, urzędników państwowych zamordowanych przez Sowietów, w tym ogólnie rzecz biorąc Katyniu i w innych miejscach kaźni, jest to samo co w marcu 1968 roku, gdzie wyjeżdżają salonkami, czyli luksusowymi pociągami do Paryża, do Wiednia, mogą zabierać całe wagony wyposażenia, dóbr, których się dorobili, już legalnie oczywiście, nie można kwestionować, w Polsce Ludowej. To jest drugi Katyń, to jest dokładnie to samo. W związku z tym, jeśli oni tak o sobie piszą, jeśli ludzie to przyjmują na wiarę, uważają, że tak było, to później mamy oficjalne obrzędy, delegacje państwowe, później mamy 68 rok, pożegnanie Zygmunta Baumana, gdzie prezydent Polski mówi, że przeprasza rodziny tych, którzy wtedy zginęli. Kto wtedy zginął? Może zaginął, zawieruszył się na dworcu. To jedyne, co mu groziło. Nic więcej. To jest splugawienie naszej przeszłości. Splugawienie tych ofiar, które porównuje się z tymi, które są rzekomo ważniejsze. A jednocześnie Michnik stworzył sobie legendę w postaci swojej gazety, swojego środowiska. Na szczęście to się już trochę zwija. Legenda straszliwego antykomunisty. I to rodzinnie. Napisał o sobie tak. Mój ojciec, Ozjasz Szechter, miał poglądy straszliwie antyreżimowe, antysowieckie, a w związku z tym i antykomunistyczne. Przyjmujemy to na wiarę, czy nie? Działacz Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, członek Komitetu Centralnego tej partii, agent sowiecki, który wygrał sprawę sądową z Instytutem Pamięci Narodowej, bo tam w przypisie napisali, że był szpiegiem sowieckim, czego nie można było udowodnić, zresztą po tylu latach. I on udowodnił przed sądem, że ojciec był zdrajcą, bo chciał oderwania części Rzeczpospolitej, ale nie był szpiegiem. Czyli obnosił się tym z dumą. Paradoksy naszej obecnej rzeczywistości. Paradoksy, które prowadzą do absurdu i przez to prowadzą do tego, że ludzie mają w głowie wszystko po prostu pomieszane. Mamy takich bohaterów jak towarzysz Bronisław Geremek. Niezwykły komunista, bo takich były miliony w Polsce. Zapisał się do partii, bo to trzeba było w rodzinie coś zapewnić. Robotnik chciał być majstrem czy jakimś brygadzistą. Przychodził do niego towarzysz. No, wita, rozumita, jakbyście się do partii zapisali, to byśmy wam tu dali lepszą posadę i podwyżkę. No to człowiek mówi, no ja nie mogę, żona katoliczka, ja też do kościoła chodzę, dzieci chrzcimy, to ja nie mogę do partii. Ale nie, mówi, u nas też chodzą, tylko do innego kościoła będzie ta chodzić. Tam gdzieś 3 ulice dalej, żeby nikt nie widział. I tak ludzi przekonywali. Ale funkcyjni, ci wszyscy, którzy pełnili funkcje partyjne i byli na etatach partyjnych, to był aparat przemocy. Nie już nie tylko tej ubeckiej, ale tej przemocy ideologicznej. I do takiej
Takiego aparatu należał Bronisław Geremek. On był sekretarzem Komitetu Uczelnianego i na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 18 czy 19 lat w partii, tylko po drodze mu było. I gdy mamy później te jego wynaturzenia, czyli wynurzenia przed Cioskiem i ambasadorem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, tak się to ładnie nazywało, tuż przed stanem wojennym, to teraz dopiero widzimy, kto przejął w Polsce władzę po roku 89. Geremek mówi tak. Aparat Solidarności w 90% składa się z antykomunistycznych fanatyków i awanturników. Dążą oni do zdobycia władzy na bezpośredniej drodze, organizują bez przerwy strajki, akcje protestacyjne, kampanie antyradzieckie i antykomunistyczne. Najnowsze ataki na organizacje partyjne w zakładach są ich dziełem, wbrew oporowi realistycznie myślących doradców. Aparat Solidarności jest głupi i agresywny, zawsze gotowy podpalać siedziby partii i wieszać komunistów. I ten człowiek jest honorowany. Są place, ulice, pomniki, sala w Sejmie z jego imienia. W czym my żyjemy? Wyobraźmy sobie, że II wojnę światową wygrywają Niemcy. Później mija kilka lat, represje niemieckie zanikają, Polacy są potrzebni, są przegnięci do aparatu Rzeszy pod nową nazwą, na przykład Niemiec Demokratycznych, i mamy nowych bohaterów, zdrajców, Volksdeutschów, zbrodniarzy, SS-manów, wszystkich innych, i wieszamy im tablice, nazywamy ulice ich imionami. Byłoby to do przyjęcia? Nie, wszyscy się oburzają, że nie. Ja mówię, a Geremka szanujesz? No wiesz, ale on niepodległość tam zapewnił. Ja mówię, co, poszedł do Moskwy i wyprosił? A Tadeusz Mazowiecki to kto to był? 10 lat w Sejmie Komunistycznym, w parlamencie. Człowiek, który mówił, że socjalistyczne wychowanie naszych dzieci jest naszym celem. To jest nasz bohater. I tak po kolei wszyscy oni splugawili nam tą Polskę i obrzydzili w taki sposób, że dzisiaj to pokolenie, które ma kilkanaście, dwadzieścia parę, czy nawet 30 parę lat, jest całkowicie wypaczone. Oni myślą i mówią zupełnie inaczej niż my. My im nie jesteśmy potrzebni i przeszłość też im nie jest do niczego potrzebna. I honorujemy Wisławę Szymborską, komunistkę, fanatyczną komunistkę, która podpisywała listy otwarte w sprawie eksterminacji księży, którzy przeciwstawiali się komunistom. To nikomu nie przeszkadza. Czesław Miłosz jest bohaterem. Pisał o sobie tak. W ciągu 5 lat służyłem lojalnie mojej ludowej ojczyźnie. Cieszyłem się, że półfeudalna struktura Polski została złamana, że robotniczo-chłopska młodzież zapełnia uniwersytety, a Polska zmienia się z kraju rolniczego w kraj przemysłowo-rolniczy. Miałem więc powody, aby trzymać się nowej Polski zmierzającej ku socjalizmowi. To był ideowy komunista. Co z tego, że pisał ładne wiersze? Hitler ładnie malował albo ładnie głaskał sarenki po głowie, lubił zwierzątka. Nie przeszkadzało to w eksterminacji milionów ludzi. To nie są kryteria oceny. Ważne gdzie, kiedy i po której stronie byłeś. Dla Polski w tej chwili, tej szczególnie młodej, to jest bohater. A co on o nas mówił i pisał? Proszę bardzo. Herbert ujawnił rozmowę w 69 roku z Miłoszem w Kalifornii. Powiedział mi Miłosz na trzeźwo, że trzeba przyłączyć Polskę do Związku Sowieckiego. No ja na to, Czesiu, weź lepiej zimny tusz i chodźmy na drinka. Myślałem, że to żart lub prowokacja. Lecz gdy powtórzył to na kolacji, gdzie byli Amerykanie, wstałem i wygarnąłem. Takich rzeczy nie można mówić nawet żartem. A on nie tylko mówił, on to robił. A jednocześnie znowu epizod mało znany, który bardzo dużo o człowieku mówi. W marcu 1945 roku Kraków jest wyzwolony przez armię sowiecką. Organizowana jest nowa administracja komunistyczna, zaczynają wychodzić gazety, książki i Miłosz na łamach jednego z komunistycznych organów apeluje tak. Skoro się szuka dobrych książek, nie polecałbym Biblii, nie należy jej wydawać. To wtedy było najważniejsze, żeby ludziom odciąć dostęp do religii, to jest ideowy bolszewik. Całkowicie przeżarty tą ideą w taki sposób, że trudno sobie wyobrazić, że można było bardziej. Ale biorąc pod uwagę sprawy obyczajowe, zaczynamy to rozumieć.
Miłosz był chłopczykiem Iwaszkiewicza. Iwaszkiewicz stał się pupilkiem komuny. Komuna potrzebowała tak zwanych intelektualistów. Obce języki, literatura, wyjazdy na zachód. Iwaszkiewicz był tą wizytówką na świat. A Miłosz był jego chłopczykiem. I do tego się przyznawał. A Iwaszkiewicz pisał w swoich dziennikach o Miłoszu. Mogłem w maju 1936 roku chędożyć Czesia Miłosza w mickiewiczowskiej celi Konrada u Bazylianów w Wilnie. Kto chciałby mieć taką opinię? Kto chciałby się z tym afiszować? A oni jak najbardziej tak. I Miłosz o sobie. Byłem ładnym chłopcem i kiedy tam trafiłem, uważano mnie ze zwykłym w tych kołach prozelityzmem za swojego, tyle że nieuświadomionego i niechcącego się przyznać do tej skłonności. Kto zresztą tej skłonności nie ma? No ja na przykład nie mam. Nie wiem, dlaczego on pisze wszyscy. I tak po kolei. Cała tak zwana elita komunistyczna, postkomunistyczna po 1945 roku to są zdrajcy, sprzedawczyki. Tam nie ma normalnych ludzi. Jeśli oni potrafili podpisywać, stosować listy otwarte w sprawie eksterminacji ludzi, którzy przeciwstawiali się komunie, to my nie możemy na takich ludzi się powoływać, uważać ich za swoich, za całkowicie normalnych. W latach 70. powstaje na ziemiach polskich w PRL-u tak zwana opozycja. Mówię tak zwana, bo to się później okazało, że z tą opozycją i przeciwstawianiem się bywało różnie. Były dwa nurty. Był nurt niepodległościowy, ruch oporu praw człowieka i obywatela, ruch obrony praw człowieka i obywatela, czyli ROPCIO. Jednocześnie równolegle działa Komitet Obrony Robotników. Ale oni się nazywają bardzo specyficznie, sami o sobie. Opozycja demokratyczna. Skoro my jesteśmy demokratyczni, to wszyscy inni są niedemokratyczni. I to znowu przylgnęły te epitety. Oni potrafią to robić rzeczywiście. I taki na przykład pułkownik Lesiak, wtedy jeszcze major, interlokutor Kuronia w latach 80., bardzo ciekawe protokoły rozmów. On nie był bity, nie był prześladowany. Prowadził rozmowy na poziomie, jak to jeden z profesorów im bardzo zaprzyjaźnionych tłumaczy, że to były takie rozmowy polityczne, czyli Jacek Kuroń prowadził rozmowę polityczną z wysokiej rangi Ubekiem. I tam Ubek mówi tak, no widzicie, rozumicie, tu będzie teraz taka demonstracja w Warszawie organizowana, jest pochód, my to o tym wszystkim wiemy. My byśmy mieli taką prośbę, żeby wy byście tam nie poszli. No ale już obiecałem, że tam pójdę. No to wymyślcie coś. I Kuroń mówi, to ja powiem, że mnie noga boli. Otoczno, towarzyszu, bardzo dobrze. I tak się Kuroń bronił. I się wybronił, nie poszedł. To jest polski bohater. Znowu place, ulice, murale Kuroniowi poświęcone. A z kim on tak naprawdę walczył, czego on chciał? W 1978 roku, w pierwszym numerze bezdebitowej, czyli wydawanej poza zasięgiem cenzury Krytyce, to był organ KOR-u, Kuroń wypowiedział się tak. Komunizm jako ideologia w Polsce nie istnieje. No to co wtedy było? Krasnoludy rządziły? Czy kosmici? Byli komuniści, był komunizm realny, prawdziwy, dosłowny, krwawy, krwiożerczy. To są czasy, kiedy jeszcze się bije ludzi, porywa, morduje. Do końca lat 80. są ofiary śmiertelne. A on mówi, że to już w Polsce nie istnieje. Za głównego przeciwnika ideowego opozycji demokratycznej uważam więc narodowców. Narodowców trzeba zwalczać, a komunę nie. Co się dzieje później z pułkownikiem Lesiakiem? On jest zweryfikowany negatywnie. Na rekomendację Jacka Kuronia wraca do służby i preparuje między innymi teczkę Jarosława Kaczyńskiego, której nie było, ale można stworzyć i stworzył. Do dzisiaj się różne środowiska pastwią, a Kaczyński miał teczkę w bezpiece, prawda? A to, że to Lesiak zrobił, kim Lesiak był, to już znowu nie jest brane pod uwagę. Dlaczego? Bo my tego wszystkiego nie rozumiemy tak naprawdę. Nie potrafimy się w tym wszystkim obracać. Jesteśmy jak takiej pajęczynie, oplotło nas, tam próbujemy jedną nogę wyswobodzić, drugą nogę gdzieś, ale to zaraz znowu jest tam zaplantywane i od razu wyzwiska. Jesteśmy czarnosiecinni, nieeuropejscy, niepostępowi, nie chcemy tęczowej flagi, nie chcemy tego i owego, nie chcemy niczego, co oni nam bardzo chętnie by narzucili i sprzedali. W związku z tym nie nadajemy się do istnienia. To nie jest powiedziane wprost do eksterminacji, ale tak naprawdę do politycznej, obywatelskiej eksterminacji, bo jesteśmy niereformowalni. I stoimy wobec bardzo licznych zagrożeń. Po tym wszystkim, co mieliśmy w przeszłości,
to po tym wszystkim, z czego powinniśmy wyciągnąć wnioski, mamy konkretne zagrożenia. Głównym w tej chwili zagrożeniem politycznym jest istnienie struktury zwanej Unią Europejską. Oni z nami robią wszystko. To podpisane traktaty, umowy, to nie ma znaczenia. Co jest ważne? Reinterpretacja. Oni to rozumieją inaczej. Talmudyczne podejście do zapisów prawnych, rozszerzające, wykładnia, która to wszystko przywraca do góry nogami. Co z tego, że nie macie tego w umowie? Ale my chcemy, żeby praworządność w Polsce była taka, jak my chcemy, a nie tak, jak wy chcecie. My chcemy, żeby sądownictwo było na poziomie. Musieliśmy się dostosować, jeśli chodzi o warunki płacowe, takie, jak mają na Zachodzie. I to są niezwykłe przywileje. Z tej kasty, bo jedna z sędziów powiedziała przecież, że jesteśmy specyficzną, specjalną kastą, dostali przywileje, zero odpowiedzialności, mogą uczestniczyć w różnych zbiegowiskach, zgromadzeniach, demonstracjach politycznych, mogą tworzyć polityczne stowarzyszenia, do czego tak naprawdę nie mają prawa, bo stąd mają ten specjalny status, przywileje, że nie biorą bezpośredniego udziału w życiu politycznym. A oni biorą. I co im zrobicie? Co zrobicie sędziemu Tulei, który gangsterom przyznaje wysokie odszkodowania, bo mieli kurz w celi i mogli kichać na przykład. Bo kurz w celi jest takim szczególnym zagrożeniem. Co zrobicie człowiekowi, który bezcześci na przykład pomnik, zostaje zatrzymany na 20 godzin na przesłuchanie i dostaje olbrzymie odszkodowanie, kilkadziesiąt tysięcy złotych za straty moralne, jakie poniósł. Czyli państwo polskie nie egzystuje. Nie możemy sobie z tym wszystkim poradzić, bo cokolwiek chcemy zrobić, to zaraz jest Unia, nie wolno, nie lzia. I tak po sowiecku. Co powiedzą towarzysze w Moskwie? To też była ta groza na komunę wtedy, to teraz jest groza na towarzyszy z Brukseli. Co oni na to powiedzą? I mało nóg sobie nie połamią, biegają tam na wszystkie możliwe sposoby, co jakiś tam krajowy plan odbudowy, jakieś pieniądze nie dać. Dopóki nie wrócimy do władzy, to nie dać. I co z tego, że mamy to zagwarantowane, że nam się to należy, że to wynika z umów, a oni mówią nie, nie damy. Odejdźcie od władzy, dajcie się jeszcze rozliczyć, pozamykać w więzieniach, to wtedy będzie w Polsce dobrze. Nie wiem, czy będzie dobrze, w każdym razie jest coraz gorzej. Bulwersujące rzeczy już w tej chwili jawnie pisane przez tą drugą stronę. Gazeta Wyborcza. Aktualne, 26 kwietnia tego roku. Narodowo-etniczne słownictwo w stylu Polacy dzwonią, Polacy sobie życzą i tak dalej. Polacy są znieważani. Jest rodem z faszyzujących endeckich zawołań z lat międzywojennych, get ławkowych i pałkarskich bojówek. Co to znaczy? Nie ma Polaków. Nie wolno się powołać na swoją polskość, bo to przynosi ujmę. Możemy mieć każdą inną narodowość, ale polską mamy się wyrzec. I za nas się tego wyrzekają. I wpierają tym młodym ludziom do głowy, ty nie jesteś Polakiem. I ci młodzi ludzie mówią, nie, ja to jestem obywatelem świata, jestem Europejczykiem. Panie, jakbyśmy z Unii wyszli, to byśmy nie mogli jeździć za granicę. A ja przed tym ludzie jeździli. Tak? Ja mówię tak. Islandia jest w Unii? Nie. Norwegia jest w Unii? Nie. Szwajcaria jest w Unii? Nie. Jeżdżą ludzie? No nie wiem. No jeżdżą. I co, można? Można. Czyli jak wyjdziemy z Unii, jak przestaniemy się dać wbijać, wdeptywać w ziemię, to co, przestaniemy istnieć jako tacy? Płacimy więcej niż dostajemy. Co to za interes? Do tego te wszystkie szykany polityczne, prawne i wszelkie inne. Sprawy wewnętrzne, nie wiem, zaniedbane, czy jak inaczej to nazwać, ale wymiar sprawiedliwości jest kośćcem każdego normalnego państwa. Obywatel ma prawo do bezpieczeństwa, do poczucia sprawiedliwości. Dzisiaj człowiek idzie do sądu i nie wie, co go spotka. Jeśli kibic Legii siedzi 40 miesięcy w areszcie wydobywczym, przypisuje mu się różne niecne rzeczy, a następnie go się zwalnia, bo nie ma przeciwko niemu aktu oskarżenia i dostaje odszkodowanie. Takiej wysokości? Ten Menel, który dostał kilkadziesiąt tysięcy za to, że był na przesłuchaniu około tam 20 godzin, który dostał kilkadziesiąt tysięcy i ten kibic Legii, który dostaje za 40 miesięcy aresztu wydobywczego odszkodowanie w wysokości 5000 złotych. Są proporcje? Są. Pokazują nam, kto tu rządzi? Oczywiście są. I twierdzą coś, czego nie ma, że jest na przykład autonomia nauki. Nie mamy prawa się w to wtrącać. Engelking, Gross, Grabowski, wszyscy inni mogą
pisać, robić z historią, co im się tylko żywnie podoba. Mogą to przewracać do góry nogami, ale wara nam do tego, nam się nie wolno wtrącać, bo oni sami się między sobą rozliczają. Kasta prawnicza tak samo. Oni sami o sobie decydują. Nie, co to w ogóle są te wszystkie immunitety rozbudowane w sposób taki, no nie powiem, że nadmierny, bo to by niewiele mówiło, ale w sposób absurdalny. Że nie można z nimi postępować tak, jak się postępuje z innymi obywatelami. Oni są pod ochroną. A pozdejmować to wszystko, pozmniejszać ile się tylko da. Przynajmniej zacząć próbować. Tego nie robimy. I mówi się, że Polska się rozwija, bo parlament uchwala ileś tam ustaw w nowej kadencji. Przez 4 lata to jest tam 300-400 nowych ustaw. I wydaje się, że o, jak to ładnie brzmi, jak to dobrze, jak to rzeczywiście to robimy. Polska się wtedy będzie rozwijała, jeśli po takiej kadencji czteroletniej będzie mniej ustaw w obrocie prawnym niż było na początku. Jeśli zaczniemy te ustawy zdejmować, zaczniemy je likwidować, bo to jest talmudyzacja prawa. Wszystko jest obudowane na wszystkie możliwe sposoby. Człowiek idzie do prawnika, prawnik siada nad kodeksami, czyta, no wie pan, tu można tak, ale to będzie źle, no można inaczej, ale będzie jeszcze gorzej. Człowiek idzie do innego prawnika i jeszcze gorszą paradę od niego uzyskuje. Dlaczego? Oni nie są w stanie tego opanować. Tego jest za dużo. Trzeba to wszystko unormować i jak najbardziej się pozbyć. Mówiąc o tej nowej elicie, pseudoelicie komunistycznej, postkomunistycznej, około komunistycznej po 1945 roku, a innej prawie nie mamy, bo to były te mordy powojenne, przedtem mordy niemieckie, spowodowały, że Polska została pozbawiona głowy, czyli po sowiecku obezchołowiona. Musimy pamiętać, że ta nowa elita jest podatna na obce wpływy. Jakie obce? No właśnie, 7 do 8 milionów ludzi przewinęło się przez partię komunistyczną. Nie wszyscy oczywiście byli komunistami, ale czym wyżej w hierarchii, czym lepiej im się powodziło, tym bardziej byli lojalni wobec nowego pana. Dzisiaj tego pana nie ma, Moskwa daleko, w takiej samej odległości jest Bruksela, ale mentalność pozostała. Oni są tacy sami. I wybitny Polak, profesor Stanisław Sianiewicz, uratowany z Katynia, w pamiętniku wileńskim w 1972 roku napisał coś takiego. Wszystkie obserwacje, które poczyniłem w Putiwlu, a potem w Kozielsku, potwierdziły tylko to wrażenie, które zawsze miałem w okresie między wojnami, że polska inteligencja, będąc w masie swojej antyniemiecka, jest jednocześnie potencjalnie prorosyjska. Jeśli kiedykolwiek Rosja psychicznie podbije Polskę, to przez polskich intelektualistów, nie zaś przez zdobywanie sympatii polskich mas ludowych. I to rzeczywiście ma miejsce. Chłopa na wsi nikt nie przekona do komuny, bo on rozumie, co to jest własność prywatna, co to jest godność, co to jest poszanowanie wartości, co to jest tradycja, co to jest jego wiara. Jemu to nie jest potrzebne, ale Leszkowi Millerowi, czy Belce, czy Cimoszewiczowi, czy wszystkim innym, ten świat się objawia zupełnie inaczej. Ich ojczyzna jest teraz tam. Była 1122 km na wschód w Moskwie, teraz jest 1122 km na zachód w Brukseli. To Bruksela stawia pomniki Marksowi. Nawet już nie Moskwa, ale Bruksela. To centrum się przenosi tam. I mówienie o prawach człowieka, o prawach społeczności LGBT. Co to znaczy wyróżniać kogoś prawnie? Na przykład jeśli ja uzyskam specjalne prawa w danej społeczności, to ja będę wyróżniony, będę postawiony ponad tą społecznością. Prawo jest równe dla wszystkich. Krzyczą konstytucja, jest jedna konstytucja dla wszystkich obywateli. Jedno prawo dla wszystkich obywateli. Oni mówią nie, ale my chcemy mieć szczególne prawo. My chcemy być chronieni, a ja chroniony nie będę. I atak na Kościół. Cały czas dokładnie to samo. Jak się patrzy na statystyki, a na propagandę, to widzimy ten olbrzymi rozdziew, że co innego jest w rzeczywistości, a co innego tym ludziom się poddaje do wierzenia i do rozmyśleń. Statystyki międzynarodowe dotyczące pedofilii w odniesieniu do grup zawodowych i społecznych. Bardzo krótko. Środowiska LGBT 46%. Aktorzy 29%, trenerzy personalni 17%, duchowni 0,2%. Margines marginesów, ale włączcie TVN, zobaczcie jakieś tam portale i tak dalej. Zobaczcie, kto jest tym głównym oskarżonym i na kogo to wszystko spada. Tylko na nich.
do tych środowisk nie. Ta Europa i ten świat, w którym żyjemy, jest chory, jest nienormalny. Jeśli Robert Biedroń mógł dostać Komisję Praw Człowieka, Praw Kobiet w Unii Europejskiej, czyli matkobijca i bratobijca, matce szczękę złamał, to tak wygląda szacunek dla kobiet, on taką funkcję może pełnić. Każdy inny, kto by skatował własną matkę, nie miałby szans nawet być wybranym. A tam zginęła dokumentacja ze sprawy sądowej, nie ma jakiejś potrzeby, żeby odtwarzać. Co to znaczy zginęła? I to akurat wtedy, kiedy on startował do Europarlamentu. Mogą robić, co chcą. Wypuszczanie tych młodych ludzi na ulice miast z błyskawicami, z okrzykami, z bluzgami przede wszystkim. Idzie młodzież szkolna, nauczycielka prowadzi te 13-15-letnie rozwydrzone nastolatki. Ona w domu nie przeklnie, bo dostanie od ojca w łeb. Jeszcze może niedługo nawet tego nie będzie, ale na ulicy można sobie pobluzgać. To jest fajnie, to jest zabawne. To można robić. I można niszczyć pomniki, ale nie wszystkie. Bardzo określone. Kiedy rozpoczęło się niszczenie pomników na ziemiach polskich? Jest 39 rok. Robią to Sowieci na terenie swojej okupacji, robią to Niemcy na terenie swojej okupacji. I po 1944-1945 roku robi to komuna, nagminnie, na wielką skalę. Było niszczenie przez nas całkowicie zapomniane. I wtedy te pomniki zaczęły być niszczone. Żadne walory estetyczne, jakieś zasługi historyczne dla poszczególnych osób nie miały znaczenia. Trzeba zniszczyć, bo to jest stary porządek świata. Ale niszczenie to jest jedna strona zagadnienia. Było też stawianie nowych pomników. I to jakich? 11 sierpnia 1918 roku na terenie prawosławnego klasztoru w Swijaszsku nad Wołgą. Tam przeorem był biskup prawosławny, byli mnisi prawosławni, bolszewicy ich wszystkich wymordowali. Klasztor został zamieniony na więzienie. No były cele, były grube mury, bardzo się to nadawało. I na dziedzińcu postawiono pomnik nowego świętego. Lud Boży, który się przedtem modlił, musiał dostać coś w zamian. Skoro zniszczyliśmy pomniki religijne, to trzeba im stworzyć nowe. I ten szatański pomysł był autorstwa Lejby Bronsteina, czyli Lwa Trockiego. Pomnik kogo? Judasza Iskarioty, ten, który wydał Chrystusa. To był wzór. Co? Modliliście się tu do jakiejś figury Chrystusa, do Matki Boskiej? A po co? To jest dobry święty. Pamiętajmy o tym, że to był lud ciemny, niewykształcony, niepiśmienny, zastraszony. No, jak nie można się tu modlić, to będziemy tu. Ale tak za parę miesięcy nawet im to skasowali. Czyli mordować wszystkich po kolei, inaczej myślących, inaczej wyglądających. Czy to nie jest nawiązanie do tej właśnie tradycji bolszewickiej, to niszczenie? Jak najbardziej jest. Czy komuś takie porównania przychodzą do głowy? Nie. Czy ktoś z tych nauczycieli, który wyprowadzał młodzież na ulicę miast, żeby bluzgała, żeby niszczyła, żeby burzyła, czy ktoś wdrożył jakieś postępowania przeciwko nim? Oczywiście nie. O, ponieważ przekraczam wszystkie możliwe granice, to tylko kończę tym, że pierwszym, najważniejszym złem w roku 89 i w latach następnych był brak dekomunizacji Polski. W 1945 roku mała Norwegia, która była okupowana przez Niemców praktycznie do ostatniego dnia. Tam był ruch kolaboracji, była administracja proniemiecka, było wojsko, była policja, współpraca z Niemcami na całego. Były siły polityczne, które afirmowały się nazizmem, niemieckim nazizmem. Podobne umundurowanie, podobne zamawianie 5 piw, ja tego tu nie pokażę, żeby to później ludzie nie skojarzyli, że ja tak robię. To było do końca II wojny światowej. Norwegia nie była zdobywana przez aliantów, nie było takiej potrzeby, to był teatr wojenny peryferyjny na zewnątrz. Garnizon niemiecki poddał się bodajże 8 maja 1945 roku. Co zrobili Norwegowie? Przystąpili do oczyszczania własnego państwa. Kilkadziesiąt tysięcy osób zatrzymanych i aresztowanych. Wszyscy ci, którzy
byli podejrzani o jakąkolwiek kolaborację, byli zatrzymani, przesłuchiwani. Byłeś nauczycielem, byłeś policjantem, byłeś tam pracownikiem administracji państwowej i tak dalej. No to teraz lokalna społeczność się o tobie wypowie. Ci, którzy cię znali, widzieli, co robiłeś. Jak jesteś czysty, wielkich szkód nie poczyniłeś, to jesteś wolny. Większość tych ludzi zwolnili, no bo rzeczywiście wykonywali jakieś prace w ramach systemu okupacyjnego, ale nie byli szkodliwi. Ale ci, którzy byli szkodliwi, byli skazywani na bardzo wysokie wyroki. Kary śmierci, które były wykonywane, na kary dożywotniego więzienia i na kary wieloletniego więzienia. I w ciągu paru lat Norwegia potrafiła się z tej naleciałości nazistowskiej oczyścić. I teraz, gdy już trzecie pokolenie dochodzi do głosu, przedstawiciele tych rodzin mówią, no tam dziadek to był szykanowany, siedział tyle lat w więzieniu, może by się jakieś odszkodowanko należało, bo to przecież represje były. I tak jak jest zlewaczała Norwegia i jak to wszystko jest wypaczone, to jest swoją drogą, ale w tej sprawie powiedzieli nie, żadnych ustępstw, żadnego rozliczania w ten sposób, że im cokolwiek wybaczymy. Zdradzili króla, zdradzili państwo, zdradzili naród norweski i słusznie za to zapłacili. A zapłacili także tym, że był zakaz wstępu do administracji państwowej na studia dla zdrajców i dla ich dzieci. I potrafili to oczyścić. A u nas ile trzeba było powiesić, żeby był spokój? Ile trzeba było zapewnić więzień tymi wszystkimi ubekami? Wszystkich by się nie dało. Ale jak na przykład tak parę tysięcy by tak sobie fruwało i odpowiedziałaby za to wszystko, to może reszta by się bała. Nie mielibyśmy tego, że w Parlamencie Europejskim mamy Belkę, Cimoszewicza, mamy Millera, członka biura politycznego, najwyższy funkcjonariusz komunistycznego państwa. To jest nasze pośmiewisko. To jest wizytówka Polski na zewnątrz. Skoro Polacy sami tego chcą, no to nie można tego ruszyć. Nie wolno tego rozliczać. I była możliwość dekomunizacji, była propozycja uchwały Sejmu w 2002 roku. Późno, ale jeszcze to chyba była ostatnia próba, która została oczywiście ukatrupiona, nikt tego nie podjął. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uznaje, że czyny popełnione na Polakach w latach 1944-1956, polegające na dokonywaniu morderstw, poważnych uszkodzeń ciała oraz rozstroju zdrowia psychicznego i tak dalej po kolei, o których mowa w uchwale Sejmu z 16 listopada 1994, tam jest mowa o sądownictwie wojskowym, prokuraturze wojskowej i tak dalej, stanowią zbrodnię ludobójstwa w rozumieniu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 roku. Sejm zobowiązuje prokuratora generalnego do zwrócenia się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o ściganie winnych popełnionych w Polsce zbrodni ludobójstwa. Byłoby to jakieś oczyszczenie. To jest tak jak zamiatanie gdzieś na przestrzeni, która jest zaśmiecona, zakurzona. Przynajmniej główne drogi oczyszczamy, możemy przejść. Jakoś to się zaczyna powoli normować. My tego nie zrobiliśmy. My z tymi śmieciami współegzystujemy. Jesteśmy razem z nimi. Kto był wtedy prokuratorem generalnym? Kto to zablokował? Towarzysz Włodzimierz Cimoszewicz. Proszę bardzo. Można tak? Można. Dziękuję bardzo.